na tym, jak skonstruować naszą wiadomość, żeby ona jakoś tak zadziałała w miarę, żeby była w ogóle czytelna, tak? Dobra. Zanim zaczniemy jakby konstruować tą wiadomość, tą swoją komunikację, tutaj planować w drugiej jakiejś tam powiedzmy kampanii czy jakiejś akcji, no to musimy zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze, jaki jest problem, jaki jest jakby cel tej kampanii, tak? Co ona w ogóle ma rozwiązać, tak? Dalej. Właśnie, co ma rozwiązać? Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Co możemy zrobić? Teraz, o ile na przykład jeśli chodzi o kampanię dotyczącą usług, o falowe kampanie, to no, nie polecałabym raczej jakby pisania do naszych cyberaktywistów czy darczyńców, że no, jest to bardzo tego długofalowa kampania i na pewno za 5 lat to się uda osiągnąć ten cel, to fajnie, ale podpisz się, bo nie zaszkodzi, a już się jakoś to pomoże kampanii. Nie, w sensie, że musimy jakby tutaj pokazywać też te krótsze jakieś cele tej kampanii, to jakby takie kamienie milowe, tak, dotarcie do tego celu i jakby za każdym razem, kiedy komunikujemy się, to raczej te krótkofalowe cele, no i też te właśnie tak jak mówiliśmy, żeby był jakiś termin, tak, do kiedy to jest i żeby pokazać, że to jest ważne, żeby właśnie w tym momencie coś zrobili. Dalej, ważne jest też to, kogo próbujemy przekonać, tak, bo jeżeli powiedzmy sobie piszemy coś do, nie wiem, do jakichś specjalistów, polityków, jeżeli mamy taką grupę powiedzmy, no to wiadomo, że będziemy się z nimi zupełnie inaczej komunikować niż na przykład ze zwykłymi jakimiś tam szarymi ludźmi, tak? Którzy na przykład u nas na przykład jeśli chodzi o Greenpeace, to większość właśnie tych, że jeśli chodzi o cyberaktywistów, nie mamy jakichś specjalnie zbadanych, ale jeśli chodzi o darczyńców przynajmniej, no to są tacy właśnie no, szarzy ludzie, których można spotkać na ulicy i którzy tam, nie wiem, podjeżdżą metrem, autobusami i jakby my mamy komunikaty, musimy dostosowywać te komunikaty także do nich, musimy to brać pod uwagę. Jaka historia go przekona? No bo... albo ją, tak? Bo to nie jest tak, że każda historia do każdej osoby dotrze. Na przykład u nas właśnie problem był też taki, że często kampanierzy wcześniej, zanim jeszcze jakby ktoś spadł na pomysł, że coś tu nie gra, że może lepiej by było, żeby kampanierzy sami nie pisali mailingów, bo jakoś im to dziwnie idzie i ludzie nie rozumieją tych mailingów, zresztą sami mamy z tym problemy, żeby to zrozumieć, no to właśnie ważne jest to, żeby na przykład żeby ten język był dostosowany, żeby ta historia była w jakiś sposób przekonywująca. W sensie, że jeżeli mamy powiedzmy sobie jakąś tam panią, która pracuje ze spożywczym, nie ma specjalnej wiedzy na temat jakichś statystyk, raport i tak dalej, to jeżeli zasypiemy ją takimi danymi, właśnie, że tutaj w Polsce ileś procent kogoś tam, nie wiem, z każdym zew na przykład z tymi dziećmi, tak? Że jeżeli zaczynamy mówić takim językiem, to ona może tego po prostu nie zrozumieć. Być może dużo lepiej przekonałaby ją na przykład historia jakiejś tam jakiejś osoby, która cierpi, ponieważ coś nie jest zrobione i trzeba by im pomóc, w związku z tym może byśmy podpisali jakąś petycję, czy coś tam zrobili razem, żeby sytuację zmienić. No i właśnie, z jakiej perspektywy, czy pokazujemy, czy używamy tego samego języka, co nasz odbiorca, tak? Czy jesteśmy w stanie się do niego w ogóle dostosować, czy w ogóle wiecie na przykład, kto jest waszymi jakby darczyńcami, waszymi sympatykami, czy zbieracie takie dane, wiecie coś, czy ktoś coś ma jakieś dane na temat tego, kto wspiera jego organizację? Mężczyźni. No to już jest coś, no. Kobiety. No, i to już jakieś tam domyśliwki, jakieś, nie? Na bazie którego można coś tam już, powiedzmy, zacząć budować, tak? No dobrze, teraz dalszy ciąg tego wszystkiego. W jaki sposób możemy przedstawić tę naszą historię obrazową? Czyli na przykład, tak jak mieliśmy te dwie instrukcje jakby postępowania w przypadku pożaru, tak? Jeżeli mamy jakieś obrazki, tak, to może być to bardziej, czy jakieś, nie wiem, infografiki, coś takiego, to może być to bardziej obrazowe i lepiej jakby odczytane niż jakaś tam ściana tekstu po prostu. Także można ją przedstawić w bardzo różny sposób, taką historię i na pewno z różnych, można też ją przedstawić z różnych perspektyw. Dobrze.
Kim jest osoba, która opowiada historię? Czy jest autentyczna? Czy jest w stanie dotrzeć do sceptyków? Nie wiem, jak u was jest, akurat jeśli chodzi o to ostatnie stwierdzenie, Greenpeace nie stara się dotrzeć do sceptyków. Jakby taka jest nasza zasada, że nie będziemy się powiedzieć ze sceptykami, bo możemy z nimi bardzo długo sobie rozmawiać. Natomiast naszym celem nie jest dotarcie do sceptyków, tylko jest po prostu wprowadzenie jakiejś zmiany systemowej. Także po prostu też trzeba się zastanowić, czy to jest po prostu nasz cel, żeby docierać do osób, które są nieprzekonane, czy czymś tam się nie zgadzają, powiedzmy. Można się przetłumaczyć, natomiast i to robimy, także tłumaczymy nasz punkt widzenia. Natomiast no, założenie jest takie, że każdy ma naprawdę swojego punktu widzenia. Nie będziemy jakoś tutaj fanatycznie przekonywać ludzi. Kim jest ta osoba, która opowiada historię, tak? Czy jest autentyczna? Czy, no, bo na przykład gdyby powiedzmy sobie, no nie wiem, gdyby zastanawiam się na jakimś takim dobrym porównaniu. No, na przykład gdyby powiedzmy sobie Doda miała reklamować kampanię przeciwko operacjom plastycznym, no to pewnie nie byłaby specjalnie wiarygodna, tak? Także też ważne jest to, kim jest ta osoba i na ile ona może jakby dotrzeć do ludzi, tak? Na ile jest prawdziwa, o tak. No i jak wygląda opakowanie tej historii, czyli właśnie te zdjęcia, grafiki, logo i strona internetowa też jak wygląda, to wszystko jest ważne i trzeba na to zwrócić uwagę, natomiast na pewno trzeba zwrócić uwagę, jeśli chodzi o logo, to też musi być spójne, wszędzie musi być to samo, przekaz, ale to będzie dalej powiedziane też. No dobra, teraz mamy przykład właśnie takiego mailingu, który bardzo się spotkał z bardzo ciepłym przyjęciem, ponieważ my mieliśmy tą kampanię związaną z Arktyczną 30, czyli tymi naszymi wolontariuszami, tymi ludźmi, którzy po prostu wybrali się do Rosji, żeby protestować przeciwko wierceniu ropy w rosyjskiej Arktyce przez Gazprom. No i jakby sytuacja się jakby zupełnie obróciła nie tak, jak powinna. Nie tak, jak się spodziewaliśmy, bo nagle zostali oni osadzeni w aresztach i najpierw na miesiąc bez podania zarzutów, później tam przedłużyli tą to na 3 miesiące i w zasadzie był też taki moment, że była jakaś tam amnestia, natomiast nasi ludzie tak naprawdę, że oni nie mieli żadnych zarzutów, więc jaka amnestia mogła ich jakby tutaj w ogóle objąć, więc przez cały czas mieliśmy taki w tyle głowy, no takie no, zastanawiam się, jak długo to będzie trwać, tak? I co to w ogóle też oznacza dla naszych wolontariuszy, tak? Bo poza tymi osobami, które tutaj pojechały, no mamy też innych wolontariuszy, którzy też robią różne inne rzeczy dla nas, czyli co? Czyli nie opłaca się być wolontariuszem Greenpeace, bo jeżeli zostaniesz wolontariuszem, to może cię wrzucą gdzieś tam do więzienia. No nie jest to zdecydowanie przekaz, który byśmy chcieli, no i też to było wszystko robione. To była po prostu taka 3-miesięczna mobilizacja, w trakcie której po prostu wszystkie inne rzeczy, czy to moje, czy wszystkich innych, jakby poszły na bok i wszyscy koncentrowali się na tym, żeby robić wszystko, co tylko można, żeby nagłośnić problem i żeby okazać im jakieś wsparcie. No tam też wiadomo, prawnicy tym bardzo intensywnie pracowali i żeby oni po prostu wyszli i żeby to się zakończyło dla nich dobrze. To też jest jakby specyfika naszej organizacji. No i właśnie w trakcie tego całego jakby 3 miesięcy wysyłaliśmy dosyć dużo maili. To jest właśnie też, jeśli chodzi o to, ile tych maili można wysłać. Jest bardzo różnie, tak? Niektórzy prezesy mówią, że na przykład 2 maile w miesiącu, albo 3. Ale u nas to działa tak, że jeżeli jest potrzeba, to wyślijmy tego maila. Jeżeli się coś dzieje takiego ważnego, to mogą być nawet 2 maile w tygodniu. I jeżeli tylko ważne jest to, żeby te maile, czy te nasze wiadomości, żeby one rzeczywiście miały znaczenie, tak? Nie możemy jakby pisać maila o tym, jaka jest, nie wiem, pogoda za oknem i wysłać go powiedzmy 3 razy w tygodniu, bo wtedy po prostu ludzie nas nie widzą, ale jeżeli jest potrzeba, no to wysyłajmy. No i tutaj też właśnie się kończył łącznik, bo wiadomo było, że oni mniej więcej dużo nie wyjdą. I najpierw na pomysł, że fajnie by było, przez cały czas jakby wszystkie nasze komunikaty były takie, żeby uwolnić Tomka z tego więzienia i tak dalej. No i ten Tomek gdzieś tam właśnie sobie był. No i tak za bardzo nie miał wpływu na te komunikaty. Stwierdziłem, że bardzo fajnie by było, żeby zmienić właśnie, żeby ta osoba, która pisze maila, była bardzo, żeby była autentyczna, tak?
Dlaczego Tomek nie może napisać czegoś o swojej sprawie i na przykład nie może podziękować ludziom za to, że się zaangażowali w tę sprawę, bo rzeczywiście dużo osób się zaangażowało i rzeczywiście no, było to niesamowite i dla Tomka też naprawdę bardzo, bardzo miłe. No więc tam się z nim jakby dogadałam i napisał życzenia właśnie świąteczne, tak? I znowu, jakby przez to, że to były życzenia świąteczne, jakby jeśli chodzi o ten problem z tymi katolikami, tak? To my nie życzymy swoich życzeniach świątecznych, nie wiem, jakiegoś Bożego namaszczenia czy czegoś takiego. Ale jest świąt Bożego Narodzenia. A na kartce nie było, nie? Było tam zimowe święto. Tak, ale natomiast na kartce nie było, było zimowe święto. Także to staramy się, żeby było tego jak najmniej, żeby nie wchodzić w taki... Może dla niego to są święta Bożego Narodzenia, nie? To jest też bardzo ciekawa rzecz, bo oni zostali wolni 25 grudnia, co było też takie, myślę, że nie bez przyczyny, że ich puścili właśnie wtedy. Natomiast akurat tą katą tutaj nie wyszło, bo jest prawosławny, więc to się udało, więc to było dosyć było to pozytywne. No tak, i na tego maila dostaliśmy taki spot, bo akurat wtedy korzystaliśmy z programu, który umożliwiał taką rzecz, żeby ludzie odpisywali tego maila. I dostaliśmy ponad 200 spontanicznych odpowiedzi, że dzięki, że w ogóle fajnie, że to zrobiłeś, co że później dostał też Tomek, co było też dla niego bardzo miłe. Będzie, że akurat Greenpeace i sprawy w ogóle związane z Greenpeace'em mają bardzo dużo negatywnych komentarzy w internecie. I to też nie wynika, jakby to też było badane ogólnie na poziomie europejskim, że w Polsce tych komentarzy złych, tych bardzo negatywnych, takich wręcz ociekających nienawiścią jest dużo więcej niż dzieci. I to może też właśnie wynikać z tego, że mamy tę kampanię właśnie przeciwko dużym koncernom energetycznym. No i mówmy się, że te koncerny bardzo łatwo mogą bez problemu zatrudnić agencje PR-owe, które na przykład zatrudnią ludzi, którzy będą nam komentowali rzeczy pod naszymi postami, czy pod naszymi jakimiś wpisami gdzieś, czy artykułami naszymi. Także na przykład... Ale masz więcej niż w innych krajach? W Polsce mam więcej. Nie chodzi mi o spis, tylko kampanii. Kampanii? W sensie w Polsce problem jest jakby problem w Europie jest bardzo. I problem ogólnie tych źródeł jest bardzo odnawialnych energetycznie jest bardzo, bardzo trudny i też jakby Polska, jeśli chodzi o globalnie naszą Europę, jest jakby w tym momencie postrzegana jako taka bardzo, bardzo ważna pozycja, tak? Jeżeli tutaj coś zmienimy, to pójdzie fala, to się coś zmieni, natomiast jeśli nie, no to będzie gorzej. Natomiast z drugiej strony mamy też powiązania rządu z koncernami, więc jest to dosyć ciężkie. No i właśnie. A nie mam jeszcze pytania, czy ten tekst pod kartką, czy to Tomek sam pisał? Tomek sam pisał i później chyba tam jakieś dwie, w sumie były jakieś klapki redakcyjne, tak. Także to wygląda też różnie, bo na przykład był też mail od Violi. Viola to była taka aktywistka, która latem spięła się na najwyższy budynek w Europie właśnie też, żeby nagłosić tę samą akcję, tę samą kampanię Uratuj Arktykę. I Viola akurat była strasznie oblegana przez dziennikarzy i po prostu jakoś tam później razem na szybko napisałyśmy ten mailing, w sensie razem z Violą i ona tam jeszcze jakieś tam poprawki czy coś wynosiła i też poszło od Violi. Także jeżeli piszemy od kogoś, to ważne, żeby ta osoba rzeczywiście, jeśli nawet nie chce pisać, bo nie lubi pisać czy coś, to żeby przynajmniej zaakceptowała, że tak, ona się pod tym podpisuje. W przypadku Violi na przykład było tak, że po prostu brałam jej wypowiedzi jakiś tam z jej wywiadów z nią i po prostu te wypowiedzi jakby jakoś tam wkleiłam i zrobiłam z nich, przeredukowałam z nich maila i ona się zgodziła, że jak najbardziej, to jest moja odpowiedź i poszło. Także no tutaj Tomek sam napisał. No dobra. A mogę jeszcze coś zapytać? A co na przykład z petycjami? Jak często uruchamiacie to? No bo jest petycja na przykład zakończmy, nie wiem, a czy nakłońmy polski rząd do tego, żeby zakazał w dłuższej perspektywie używania węgla albo żeby przestawić się z węgla na energię odnawialną. I na przykład poszła jedna petycja, tam się 5000 osób podpisało, ale nic się nie dzieje. To czy znowu potem za jakiś czas piszecie? Mamy takie cykle kampanijne, w sensie, że w każdym roku jakby mamy tam powiedzmy 5 kampanii, które prowadzimy i one mają jakby swoje takie okna medialne, kiedy są widoczne w mediach i kiedy jakby komunikujemy je ludziom. I co roku jakby one mają ten swój jakby czas, czasami 2 razy do roku na przykład. I wtedy właśnie to jest bardziej widoczne i wtedy na przykład taka petycja może się pojawić. Ale też nie zawsze jest to petycja. Czasami
coś innego. No dobra, no i pytanie, co możemy zrobić, żeby nasza w ogóle historia była przekonująca? Jakieś pomysły? Odwołać się do prawdziwych wydarzeń. Czy nie wymyślać po prostu, że tutaj jest jakaś biedna osoba, która umarła, bo mieszka w pobliżu kopalni, tylko czy to jest jakaś taka naprawdę drastyczna historia? Nie wiesz, nie wiesz. No. I tak, no, to jest też prawda, że jeśli chodzi o na przykład tą kampanię w Anglii zrobiła, to myśmy tutaj nie wymyślali pani jakiejś tam, której córka umarła, bo coś tam, tylko po prostu to były dane z raportu Światowej Organizacji Zdrowia, które były jakby, oni to analizowali, był taki międzynarodowy, był taki anglojęzyczny raport i myśmy go po prostu przełożyli na polskie i pokazaliśmy jakby jak poszczególne substancje, poszczególne pyły wpływają na określone jakby organy człowieka, na serce, na płuca, na mózg, na układ nerwowy i to jest dosyć... I też w ogóle w przyszłym roku prawdopodobnie będzie robiona kampania na bardziej pokazane to właśnie ze strony ludzkiej, czyli będziemy pokazywać jaki jest w ogóle poziom tych stężenia tych metali w naszym powietrzu, bo na przykład niewiele osób wie i tego właściwie na polskich stronach nie można znaleźć, ale na szczęście jest azjatycka strona, która to pokazuje i ma dane od polskich jakichś instytutów, że na przykład tej zimy w Polsce, znaczy w Warszawie stężenie pyłu było nie raz, po prostu przynajmniej kilka takich dni było wyższe niż w Pekinie. Także to jest dosyć mocne, tak? Tak, oby cały raz. Ludzie wiedzą o tym. Wiemy, jest to. I w Pekinie, ludzie o tym wiedzą i noszą maski, tak, do pracy, a u nas o tym nic nie wie. Ale to ma po prostu... No. Na rowerach czasami jest. Ale ja szczerze mówiąc, moje lepsze zrozumienie. Odkąd się o tym dowiedziałam, to mnie to przekonało. Miałam to z tym chciałam się dotrzeć do Też. W ogóle nie paliwa kopalne, tak? To jest ta sama kampania, która ma wiele różnych. Natomiast w Warszawie przynajmniej są chyba trzy elektrownie węglowe, znaczy trzy elektrociepłownie węglowe, więc one też tam dosyć dobrze brzmią i dają dosyć mocne efekty. No dobra, no i tutaj ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że rzetelne argumenty nie wystarczą, bo jeżeli będziemy je mnożyć i wypowiadać jak karabinek maszynowy po prostu jeden po drugim, to tego nikt po prostu nie zrozumie. Także trzeba coś zrobić, żeby ta nasza historia była bardziej przekonująca, bardziej trafiająca do ludzi. No dobra, możemy na przykład naszą historię umieścić w jakimś konkretnym czasie i to jest całkiem dobre, żeby nawiązać, nie wiem, jakiegoś święta, do jakiejś pory roku, do wyborów, do, nie wiem, zbliżającego się uchwalenia jakiejś ustawy i tak dalej. To na przykład widzimy wybory, w trakcie których przyszła sobie na wiec Platformy Obywatelskiej i weszła na scenę i otworzyła baner z napisem właśnie, że chcemy czystej energii. Czyli to był rok wcześniej niż, nie, to było dwa lata wcześniej niż ten klip z Tuskiem. Także jak widzicie, te kampanie rzeczywiście one trwają latami i po prostu nie możemy komunikować wszystko naraz. No i tutaj akurat Tusk, znaczy ktoś chciał zabrać jej ten baner i w ogóle tam od razu z tej sceny jakoś tam zdjąć. Dosyć tam jakiś ochroniarz. Natomiast ponieważ to był wiec taki polityczny i to były media, więc trzeba było coś zrobić, żeby tak to wyglądało trochę ładniej. Więc ktoś tam powiedział z tym, że daj się tej kobiecie powiedzieć, co ma do powiedzenia. I no i wtedy otworzyła ten i oczywiście wtedy Tusk też podszedł, tutaj tak, dzień dobry, ja pomogę pani ten baner w ogóle otworzyć. Więc stało się coś takiego, czego... Ale to bardzo ładnie było przyjęte też przez moje media. Dobra, i dalej mamy kolejny mailing. I to jest mailing dotyczący GMO. Chodziło o ustawę o nasiennictwie, o poprawkę tej ustawy, żeby po prostu w Polsce był zakaz wysiewania ziaren GMO, tak? I to też był mailing, który poszedł właśnie niedługo, miesiąc przed tą właśnie, przed tą sprawą polityczną, więc on był dosyć dobrze przyjęty i tak naprawdę bardzo fajnie, jakby bardzo fajne efekty tego mailingu były. Tam chyba w ogóle petycja 100 tysięcy osób się później podpisało w też tym stylu, czyli naprawdę dużo. I może 100 tysięcy to przesadzam, ale z tego co pamiętam, to było zaskakujące, jak szybko po prostu rosło w siłę.
No dobra, ważne, żeby też ten nasz przekaz był spójny. Czyli na przykład, jeżeli założymy sobie, że będziemy mówić konkretnymi jakimiś słowami, nazwiemy konkretne problemy w jakiś konkretny sposób, to musimy się tego trzymać, żeby on był spójny, żeby nie było tak, że ktoś słyszy w radiu coś innego dostaje w mailu, coś innego jest na stronie i w zasadzie nikt nie wie, o co chodzi, bo te komunikaty są jakieś rozmyte. No na przykład jest akurat kampania I Love Puszcza, gdzie jakby był, najpierw był banner, później były tutaj właśnie logo I Love Puszcza i to logo było takim głównym jakby elementem, który się wszędzie pojawiał. No i tam zbieranie podpisów, 250 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą. W końcu się udało zbierać wszystko, co było brandowane tym logiem. No i właśnie też ten komunikat był dosyć pozytywny i miał właśnie się skupić na tym, że te ludzie mają siłę i mogą coś zrobić. I niech zrobią. Rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie to wyszło. No dobra, możemy też zaskoczyć naszego odbiorcza. I użyć poczucia humoru, tak jak widzieliśmy przy tym właśnie klipie z Tuskiem, który jak już tam założyliście, mógł być trochę krótszy i mógł być lepiej. Czy na przykład Pawlak zadający pytanie, czy spalą nasze lasy. To z kolei była kampania odnośnie współspalania, bo odkryliśmy, że drewno, w sensie drewno z lasów, czy to właśnie w Polsce, czy właśnie gdzieś tam w ogóle rolnikowych, jest spalane w polskich elektrowniach i te polskie elektrownie, które to robią, dostają za to dotacje unijne, jako że używają biomasy, więc trzeba było to nagłośnić i coś tym zrobić, bo mówmy się, że Polska też za to jakby dostanie spory kary, że coś takiego się dzieje i że nic z tym nie robi. No dobra. Czy istnieje jakiś w ogóle prosty powód, dla którego odbiorca ma podjąć działania, o którego prosimy? To też ważne, żeby pokazać, że to ma jakiś wpływ to, co on robi. No i że coś z tego może mieć, tak? Na przykład kampanii Pszczeliej, która tak naprawdę jest taką kampanią przeciwko pestycydom, stosowaniu pestycydów, które po pierwsze są bardzo dostępne, dla wszystkich są niezdrowe, no ale przez nie giną masowo pszczoły i to jest naprawdę ogromny w tym momencie problem. No potrafi być tak, że na przykład po zimie pszczelarzom, nie wiem, że po zimie pszczelarzowi na przykład padnie, nie wiem, 2/3 pszczół, które posiada. To jest po prostu gigantyczna skala i trzeba po prostu tutaj działać, żeby to zmienić. No, tym kampanii też trochę nie będzie. A tutaj mamy właśnie o faktach, że one działają dosyć właśnie dobrze, jeżeli mamy twarde dane, twarde fakty. I to jest też chyba taki trochę przykład, dlaczego na przykład w Polsce tak ciężka jest kampania energetyczna przeciwko właśnie Pernowi i tam mieszkina z głównych firm właśnie energetycznych jest powiązana z PO. I tutaj są jakby konkretne nazwiska i konkretne ich role właśnie i w PO i w firmie, także w zarządzie firmy. Natomiast to szczerze mówiąc jakoś nie przyjęło się, znaczy niewiele osób chyba zwróciło na ten komunikat uwagę. Jest to dosyć dużo dla nich, mimo że to dlatego. O, warto opowiedzieć też ludzką historię. Tu mamy jeszcze taki album, nie wiem, kto chce zobaczyć, mogę podać, to jest album ze zdjęciami z Czarnobyla. Jakby strasznie nie lubię, bo jest strasznie przygnębiający, ale na pewno jakby, znaczy on nie jest jakimś tam odbiciem też tej polskiej historii. Natomiast skupmy się na tym, co mamy tutaj. To są rolnicy z terenu zagrożonego kopalniami odkrywkowymi. Natomiast kiedy jest taka kopalnia odkrywkowa, to jest taka ogromna dziura, no, wielkość po prostu całej miejscowości, albo więcej, ci ludzie wszyscy muszą być przesiedleni. Jeżeli jesteś rolnikiem, to jest dla ciebie katastrofa, tak? Nagle musisz się wynieść ze swojego miejsca, w którym żyjesz od jakiegoś czasu, gdzie masz swoje pole uprawne i musisz zaczynać wszystko od nowa. Więc to jest akurat właśnie to są ci rolnicy, którzy jedą taki protest, a myśmy im w tym proteście pomagali, tam byli jakieś wolontariusze i oni też i oni też jakoś tam pojawili, wspierali tymi swoimi banerami i tak dalej, i tak dalej.
efekt był taki, że tam policja złapała w ogóle tych naszych wolontariuszy i tam trzymali ich tam w tym samochodzie i chcieli nam jakieś zarzuty im postawić czy coś, no, w sensie, że po prostu stali sobie z banerami. Natomiast bardzo fajne było to, że ci ludzie, którzy tutaj właśnie przyjechali na to, to było ich naprawdę dużo, to było chyba, nie wiem, 100 traktorów i ileś tam jeszcze ludzi dojechało i w ogóle, to naprawdę robiło dosyć dobre wrażenie, znaczy widok był niezły. Ci ludzie się ujęli za naszymi wolontariuszami i kazali policji ich wypuścić, więc jakby też są jakby emocje i to jest ważne. I jakby tutaj jest jakaś taka historia, która pokazuje właśnie konkretną sytuację ludzi i to ich determinację. Tu z kolei mamy panią Sadę Kołomnę, która przyjechała do nas z Fukushimy i opowiadała, tutaj jest akurat w trakcie opowieści swojej w Sejmie, ale jeździła ogólnie po całej Polsce i także właśnie w tych miejscach, gdzie jest planowana elektrownia atomowa i opowiadała po prostu historię, jak to wyglądało, jak po tym wybuchu w Fukushimie, jak ludzie zostali poinformowani o tym, jak duże jest tak naprawdę napromieniowanie. Bo żeby było ciekawiej, to Greenpeace tam się pojawił i powiedział im, że lepiej uciekajcie, bo to, co wam mówią, to nie jest prawda, to napromieniowanie jest ileś tam razy wyższe, nie możecie tu długo zostać. Także jakby, co jest też ważne w tych wypowiadaniu ludzkich historii, to o ile na przykład ktoś może się nie zgodzić z naszymi argumentami, no tak, ale to jest jakiś tam argument z jakiegoś tam raportu, a teraz wyszedł nowszy i coś takiego. W historii, z historią nam się nikt nie będzie kłócił, tak? To jest konkretne doświadczenie konkretnego człowieka i ono, i jakby nie możemy powiedzieć, że to jest nieprawda, bo to jest doświadczenie tej osoby, bo tutaj nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zakwestionować. Dobra. Warto też używać porównań, które dobrze obrazują problem. To też nam się na pewno może przydać przy konstruowaniu tego komunikatu. Mamy porównanie Puszczy Białowieskiej do jakby wycinanie drzew w Puszczy Białowieskiej do sprzedawania cegiełu na Wawelu, tak? Po kosztach kamieni, tak? No i mamy też tutaj bardzo ładną, myślę, grafikę dotyczącą właśnie budowy elektrowni atomowej. Myślę, że dosyć obrazowa. Ania przeczytaj, bo nie jest. Tutaj? No to tu mamy Stadion Narodowy, jest napisane, tak, z tym dachem trochę nam nie wyszło, ale panowie, jest nowe zlecenie, podobno jakąś elektrownię atomową mamy budować. Także to generalnie też jest, myślę, że całkiem niezłe. Znaczy jest to też humor, że to też zawsze pomaga. Dobra. Angażować emocjonalnie można, to bardzo jest wskazane nawet. Tak, żeby jeszcze przeczytać, co to mi się mówiło, on mówił, jeden mówił do drugiego, już wszystko się ułoży, oni nie pozwolą Arktyce zniknąć. No i potem jest napisane, pomóż niedźwiedziom uratuj Arktykę, tak? I w tym momencie chciałam też wam pokazać dwa filmy i poprosić was o to, żebyście zastanowili się, który z tych filmów jest dla was, który jest dla was bardziej przekonujący, tak? Co? Dobra, zaczynamy. Co? Jeszcze raz. Nie macie? No, jeszcze raz. Zaczniemy głośniej. Jakość nie jest najlepsza, sorry. Susze, powodzie, huragany. Brak dostępu do wody. Zmiany klimatu zabijają życie na naszej planecie. Na uniknięcie katastrofy prosimy, zadbaj o przyszłość naszych dzieci. Świat w twoich rękach. Podpisz się. Wo. To jest Ark. Okej, dobra. Co tutaj w ogóle zostało zastosowane w tym klipie? Znane buzie. Znane buzie. Tak, dla mnie bardziej fajne to dziecko. Szantaż emocjonalny. Tak, dzieckiem totalnie. Taki piesek, mały szczeniaczek powinien być. Przyleć. Hał, hał, jaki mieliście odzew na tę petycję? Ile było podpisów? Oj, to kiepskie było. Kiepsko, naprawdę. No. Że to była też petycja, którą... To jest też takie ogólne, że zmiany klimatu... Tak.
Właśnie, o co chodzi? Wiadomo, przeciw czemu. Teraz będzie drugi, słuchajcie, klip, tylko będzie po angielsku. No ale generalnie to będzie pokazane, że tutaj ta osoba, która jest, że ta, że to, to powiedzmy coś tam, co jest bohaterem tego klipu, no nie jest w stanie nic zrobić, ale za to ty możesz coś zrobić. Mhm. I to jest to. Jazda w drugim jest. No jest, jest naprawdę, jest, jest taka trochę moja jazda i żeby było jeszcze fajnie, ja muzykę do tego klipu zrobiło Radiohead. Tak, po prostu. A głos, który mówił, to był Jude Law. Też tak po prostu. Się zaangażował w ogóle kampania, która zaangażował bardzo dużo, dużo sław, Paul McCartney, no naprawdę dużo, dużo, dużo osób, które były znane. No i właśnie tak zdecydowanie to zadziałało u nas lepiej. Żeby było jeszcze tak, taka anegdotka z tego nagrania, ponieważ no, to jakby drobno dementuje, to nie jest niedźwiedź, to są tak naprawdę dwie osoby w tym niedźwiedziu i one tam chodzą i tak naprawdę są w jakiejś takiej pozycji i muszą chodzić i jest im bardzo gorąco, jest im bardzo źle, ale jakby wygląda tak niesamowicie. Okej? Ty. Uważnie, no i... Wyglądało naturalnie, tak. Ile niedźwiedzi zginęło w przypadku? Nie namawialiśmy niedźwiedzi do... Nie. To była taka kukła. Zostały zrobione trzy takie kukły w Wielkiej Brytanii i one sobie podróżowały później po całym świecie. Nawet w Polsce, po ulicach polskich miast były takie dni, kiedy zbieraliśmy podpisy. Chodził sobie ten niedźwiadek właśnie i ludzie tam podchodzili i się podpisywali oczywiście wtedy bardzo, bardzo, bardzo chętnie, bo to było coś takiego zupełnie innego. No nie chodzili na przykład na wrocławskim rynku, można spotkać niedźwiedzia. To nie było zachowane. Generalnie mamy to przećwiczone. A ja chcę przyciszyć, bo cały czas. Ach, proszę tak. Jasne. Będzie lepiej. No więc właśnie tak. I ten klip został też, bo u nas był on wykorzystywany tylko w internecie. Natomiast w Nowej Zelandii, która jakby nie ma zbyt wielu problemów kampanijnych poza może kampanią morską, ale za to mają świetnych darczyńców i w ogóle mają tam dużo więcej pieniędzy, więc mogą fajnie zbierać pieniądze dla organizacji. Został ten klip, oni nas zainwestowali w to, żeby go wypuścić w telewizji, żeby była taka jakby reklama też w telewizji dodatkową. I po tym klipie no, zgłosiło się parę osób, które miały nam bardzo za dużo za to, że męczymy zwierzęta. Także było bardzo fajnie. Tak, także wyglądało to realistycznie, że nie możemy myśleć, że coś tego robimy. A mi się występuje tu też takie pytania do tego, co robię. Ja tego nie robię Greenpeace, ale tak sobie uświadomiłam, że ta ulotka tam wcześniej dana
mówi o tam niemodyfikowanych, modyfikowanych genetycznie. Czy wy prowadzicie kampanię przeciwko hodowli przemysłowej? Mamy w ogóle tym o tym będziemy właśnie mówić też. To w tym samym końcu pokażę wam jakąś kampanię, kolejną kampanię. To jest jakby o mięsie takim, że tam są firmy, tak, które... Natomiast różne aspekty. Natomiast jest taka kampania, ona się nazywa Rolnictwo Ekologiczne w tym momencie, ponieważ najpierw się nazywało... Rolnictwo Ekologiczne. Tak, znaczy to będzie na rzecz Rolnictwa Ekologicznego, natomiast wcześniej się nazywało na rzecz... Nie, w każdym razie zmieniła się ta nazwa na rolnictwo ekologiczne, bo nazwa, którą mieliśmy wcześniej, nagle zaczęły jej używać wielkie koncerny właśnie Monsanto czy coś i zaczęły mówić, że właśnie oni chcą właśnie tego, żeby to było. Wcześniej to było sustainable agriculture, zrównoważone rolnictwo, ale ponieważ jakieś tam różne firmy zaczęły mówić, że właśnie im chodzi o to, żeby używając ich środków do ochrony roślin, czy ich właśnie brandowanych nasion, to żeby właśnie było to zrównoważone rolnictwo, co oczywiście jest... Znaczy wszystko można sprzedać, tak, PR-owo, tak? Także no, też trzeba na to reagować, co się pojawia. Dobra, to pójdziemy z tym dalej. Dobra, i mamy już te emocje. No dobra. Musimy się zastanowić, czy nasza wiadomość w ogóle przekona naszego odbiorcę. W ogóle kim jest ten nasz odbiorca? Czy on tak wygląda, czy jest trochę inny? Więc zawsze, jeżeli konstruujecie jakiś komunikat, to warto właśnie pomyśleć o tym, kto jest po drugiej stronie, kto będzie tą osobą, która to przeczyta, co ona ma zrobić i... Z ludzikami. Przepraszam. Okej, dobra. A jeszcze... Dobrze. A teraz mamy komunikaty dwa. To są komunikaty facebookowe. Czyli zwróćmy uwagę, że Facebook, no, tak jak mówiłam, to jest taka drobna grupa, co też sami też są ludzie, którzy powiedzmy sobie przychodzą po pracy, piją sobie, nie wiem, tam herbatkę czy coś, tam sobie się klikają, tutaj piszą lajka, tutaj się podzielą, fajne. I tak generalnie tak wygląda ta grupa. I mamy taki komunikat. I mamy też taki komunikat. Nie wiem, czy tam widać. No, na górze napisane, że my w tej sprawie nie będziemy milczeć, dołącz do nas i powiedz stop truciu. PGE nie komentuje faktu, że zanieczyszczenia z jej kominów zabijają nawet 2000 osób rocznie. Ze wstydu czy obojętności? I mamy pole krzyży. To było właśnie 2000 krzyży zrobionych na tą akcję. To jest elektrownia Bełchatów. No, generalnie to był taki photo opportunity. Dla mediów, żeby przyszły i zobaczyły, bo to jest po prostu skala i chodziło też, żeby pokazać, że to jest naprawdę duża liczba. No i właśnie, który z tych komunikatów fajniejszy? W sensie bardziej mógł się spodobać, nie wiem, powiedzmy więcej miał share'ów, żeby więcej ludzi się nie podzieliło. Który dla mnie był mocniejszy? Miesiaczki. Dobra, to kto jest za miesiaczkami? Ręka do góry. Pokaż miesiaczki. Miesiaczki. Za to znaczy, że się dla nie podziałały. Ale podziałały, że ludzie bardziej się... Szerowali czy że procent? Szerowali i że bardziej im się podobał ten post. Kto jest za miesiaczki? Kwestia tego, no bo to nie jest tylko kwestia chyba tego, czy są miesiaczki, czy są krzyże, tylko o co chodzi generalnie w całej kampanii. I być może te 2000 osób, ja nie jestem pewna, czy mnie to przekonuje, że to tak działa. Więc może to jest też kwestia tego, że mogą nie zalajkować, bo uważają, że to ściema. Dobra, to a miesiaczki to jednak... Miesiaczki, tak? To jest za miesiaczkami. Tak, albo odwrotnie, dokładnie. Za miesiaczkami, no. Ręka do góry. Okej. Rozumiem, że to jest za krzyżami. Nie. Nie, to jest za krzyżami. Okej, to zastanawia się. Okej, dobra. No to dobra, to pokazujemy. I teraz mamy tak, post o miesiaczkach. Krzyża. Zobaczyło 174 000 osób, no 175 mniej więcej. 762 lajki, 213 share'ów. Tu mamy post, który był boostowany, czyli po prostu zostało coś zapłacone, żeby pokazany był większej ilości osób. To też jest fajne, że jeżeli macie jakiś komunikat, który jest bardzo ważny i macie na to fundusz jakiś, to możecie tam zapłacić, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, żeby to było bardziej widoczne. Aczkolwiek właśnie tutaj przy tej kampanii niespecjalnie to jakoś pomogło. Więc mamy post, który widziało 300, no dobra, właśnie prawie 2 razy więcej osób. I
i mamy 75. Podzielę się tym postem. Ale macie dużo więcej komentarzy. Mamy 213 i mamy o połowę mniej osób. Ale też to, co pokazuje nam, że czasami po prostu trzeba zmiłować, co działa. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. Dobra. To mogę poprosić o zrobienie slajdu? Jasne, to też jest zobaczyć. Kolega zauważył trafnie, że jest znacznie więcej komentarzy niż tam i to może chodzić po prostu o symbol krzyża. Może być. Nie chodzi o symbol, ale to jest a naszym celem jest udostępnić dalej. Tak, było świetne, świetnie więcej osób to widziało. Tutaj był ten sam jak ten, dlatego tutaj zostało to wypustowane, żeby więcej osób to widziało. Natomiast tutaj... A często macie takie zarzuty, bo tutaj już Magda wtedy odniosła, że tak naprawdę stwierdzić, jaki jest związek między śmiercią tych osób, a jakby co jest przyczyną śmierci. Aha. To jednak jest trochę taka manipulacja. To powiedzieć, że to osobista historia w zasadzie. A ja chciałam chodzi na przykład o tą konkretną sytuację, bo musimy się opierać jednak na faktach. Niezależnie od tego, czy pokazujemy osobistą historię, czy nie, fakty są najważniejsze. To, co my się opieraliśmy tutaj, to był raport WHO, tak, Światowej Organizacji Zdrowia, która zbadała właśnie, jak jest natężenie tych emisji, ile jest w Polsce zgonów na zawał serca, na choroby związane z płucami, na jakieś tam, nie wiem, na właśnie upadł krążenia. I to są właśnie te dane, tak, i one zostały tutaj wzięte pod uwagę i one zostały po prostu tak pokazane. Jasne, ale na wymiarze po prostu podstawy. Tak, musimy mieć zawsze podstawy, jeżeli coś takiego pokazujemy. A czy wy, jakby jak często powołujecie bezpośrednio tę podstawę? Bo ja akurat jak się zetknęłam z tą kampanią, znaczy z tym konkretnie przekazem, to z tego co pamiętam, tam nie było podanego źródła, na bazie którego było to twierdzenie wysuwane i no, osobiście bardzo źle to odebrałam. Być może inaczej bym to odebrała, gdybym miała źródło i mogła sobie... Już mniejsza z tym, czy mi tam weszło i rzeczywiście sprawdziła, czy nie, ale to jest inny odbiór. Jestem ciekawa, na ile informujecie właśnie o... W tym samym momencie był promowany raport Węgiel zabija. Ha, jakże lotny i wspaniały tytuł. Węgiel zabija, strasznie. Ale i właśnie, może przez to właśnie, że był ten tytuł taki, jaki był, nie obił się on tak bardzo o uszy, jak te komunikaty tutaj. Natomiast on też był, były jakieś tam podejmowane działania, żeby go też pokazywać. No i w tym Ale czy dajecie te informacje, a jeśli tak jak często, że na podstawie raportu tego i tego, to się... Tak, to się pojawia na stronie, czy czasami na przykład się może odkryje w jakichś tam podnośnikach na dole. Także tak. Ja mam jeszcze pytanie, bo ja tutaj często słyszę coś takiego, no ja bym na to nie kliknęła, albo ja i tak dalej. I tak sobie coraz bardziej myślę, że po prostu tak jak tutaj siedzimy, to jesteśmy osobami, do których ten przekaz by nie trafiał. I teraz moje pytanie jest tak, czy wy, osoby, które pracują w Greenpeace, jesteście osobami, do których ten przekaz by trafiał, czy wy zatrudniacie osoby z agencji na przykład reklamowych, czy skądinąd, które po prostu formułują ten przekaz? Okej, jeśli chodzi o te dwa przekazy tutaj, dwóch agencji, to sami wymyśliliśmy. Natomiast to wcale nie znaczy, że na nas jakby działają po prostu też doświadczenie, to, które jest, powiedzmy, że za każdym razem, kiedy robimy taką kampanię komunikacyjną, musimy później zrobić taką ewaluację, zobaczyć, co w jaki sposób zadziałało. I na podstawie tego po prostu możemy robić w przyszłości kolejne materiały. I to jest też ważne, że jeżeli coś robicie, żeby się po prostu uczyć też na swoich błędach. Każdy robi błędy, tak? I po prostu zobaczyć, jak można to zmienić, żeby było trochę lepiej. Jeśli chodzi o misie, to zauważyliśmy w pewnym momencie, że kurczę, te misie działają. Ludzie lubią misie. Misie są super. Jeski, kotki. No i w końcu mamy misie, bo wcześniej były jakieś kominy, jakieś takie inne rzeczy, a mamy misie, które możemy pokazać, pokażmy misie. I to jakoś tam działało. I mamy też drugi... przykład, a tutaj było tak, no dobra, krzyże trochę nie zadziałały, weźmy dziecko. Jest mocno, a jest mocne. No i to jest dokładnie ten sam przekaz, tak, że PG truje i tak dalej. No i
to akurat ten przekaz wymyśliła agencja, z tym, że jest nazywa się Zosia. I zadziała? A, no i mamy teraz do porównania drugi i zaraz powiecie, który wam się wydaje. I to z drugich. Wiele wiadomo, że większość krajów członkowskich Unii Europejskiej poparła zakaz stosowania w rolnictwie trzech środków, które są bardzo szkodliwe dla pszczół. Silny lobbying koncernów agrochemicznych nie pomógł. Jeśli zobaczycie gdzieś jakąś pszczołę, to sprawdźcie, czy się uśmiecha. Teraz czas na działanie Komisji Europejskiej, bla bla bla, coś tam, coś tam, coś tam. No i mamy Zosię i pszczołę. Nie, ona nie dotyczy tego samego. A o czym Zosia mówiła? Zosia mówiła Zosia była nowym filtrem elektrowni. Zosia jest truta. Zosia jest truta. I dokładnie tutaj możemy pokazać właśnie, też to jest też ważne, że są kampanie, które tak jak to tutaj, pszczółką, są po prostu ładniejsze, są prostsze. No bo kurczę, no nikomu nie zależy na tym, żeby pszczoły wyginęły, to tak naprawdę to oznacza dla ludzkości no, coś bardzo niefajnego. Natomiast czy kominy, no to tutaj dużo osób się może nie zgodzić. I teraz kolejna rzecz, która jeszcze się pojawia u nas, przynajmniej na Facebooku, jeśli chodzi o posty związane z energetyką, dlatego też czytuję tam te posty z tą kampanią, jest to, że mamy, to co wam mówiłam, to agencja PR-owa, która jest naszymi, która nas, jeżeli nie agencja PR-owa, tylko mamy te koncerny, które nas nie lubią, tak? I po prostu będą to robiły wszędzie, będą wszędzie pokazywały, jeżeli mamy jakikolwiek komunikat z paliwami kopalnymi, to będą pokazywały, że my jesteśmy głupi, że Greenpeace to coś tam, to banda ekoterrorystów, I tak na przykład kampania na rzecz uwolnienia Tomka z tego więzienia, która ogólnie z tego, co jakby zauważyłam, spotkała się z bardzo dużym jakby poparciem, no bo to jest historia, to jeszcze było w rosyjskim więzieniu, to już w ogóle i tak dalej, w internecie pod jakimiś artykułami związanymi właśnie z Tomkiem, czy na przykład naszymi postami na Facebooku pojawiały się komentarze typu pieprzenie ekolodzy, strzelić im w łeb, czy coś takiego, więc to nie są w ogóle jakby... To nie są adekwatne odpowiedzi. I ważne jest. No i też jest. A w ogóle, jak się chodzi o kampanię artystyczną, mieliśmy też taki problem, że na samym początku, kiedy zaczęliśmy tę kampanię robić u nas w Polsce, to przez dwa dni nie działała nam strona internetowa. Została włączona. Dostała, jeżeli ktoś chodzi na naszą stronę, dostała komunikat, że ta strona jest niebezpieczna. A tutaj w ogóle. Co mieliście? Atak? Także jakby to są realne jakby rzeczy. Jeżeli macie jakieś grupy, które, dla których wasze komunikaty też są jakby nie wiem, kontrowersyjne, czy nie lubią i tak dalej, to jeszcze chciałam tylko powiedzieć o tym, jak można sobie z tym radzić, bo my nie dyskutujemy. Nie dyskutujemy ze sceptykami, a już nie będziemy dyskutować z kimś, kto jest jakby agresywny. Natomiast fajnie działało to, że byli też ludzie, którzy jakby tam się przejęli tą historią, i odpisywali po prostu dużo pozytywnych komentarzy, znaczy jakieś pozytywne komentarze. Czyli zamiast na przykład pisać, nie masz racji, bo ci ekolodzy mają rację i oni są jednak fajni, a nie są tacy wcale głupi, jak mówisz, no to ktoś mówił, nie, fajnie, że to robicie w ogóle, ja jestem za. I to działało dużo lepiej niż jakieś dyskusje z jakimiś agresorami, więc jakby to przestrzegam, że po prostu nie da się lepiej na to, bo to już szkoda. Przepraszam, ja mam jeszcze takie pytanie, bo wyświetlasz te slajdy, to nigdzie widać też adres strony. No i jeśli jest to inna kampania, to zazwyczaj jest też inny adres strony, tak? Tak, mamy też kampanię mamy jakieś podstrony. To też ważne, żeby one miały jakieś taki swoją stronę, na której ma pokazane ma te wszystkie informacje właśnie. Żeby nie było tak, że ktoś wchodzi po prostu na stronę Greenpeace i musi teraz kliknąć tu i tu, żeby zobaczyć ten komunikat, który go interesuje. Także dlatego czasami ktoś tu. A strona, która została zaatakowana, to była strona Greenpeace ogólna, czy Greenpeace i kampanii? Greenpeace, znaczy kampanii też, ale Greenpeace. Greenpeace i nasze maile też nie dochodziły w różne miejsca, więc generalnie jak to nowe tutaj mamy dosyć trochę podwórkę, jeśli chodzi o komunikowanie. Ale no zdarza się. No dobra, to teraz trochę o mailingach w ogóle, bo też tak mówiłam, że można wysłać te mailingi. Ogólnie jeśli chodzi na przykład o petycje, to okazało się nam, że jakby najfajniej działają te mailingi jednak, bo to jest od razu prośba do jakiejś tam osoby i ona od razu czuje się zobligowana. No jakby inaczej się czujecie, kiedy widzicie jakiś tam link gdzieś tam w przestrzeni, a inaczej kiedy ktoś do was napisze, że no zróbcie coś, bo to trzeba, bo wy właśnie możecie zrobić.
Dobra. Zanim napiszemy ten mailing, musimy się zastanowić, jaką częścią kampanii jest ten mailing. Jaki jest cel tej kampanii, no to oczywiste, że jakby nasz mail nie może być o czymś zupełnie innym. Czy ten, w ogóle ważne też się zastanowić, czy ten mail, który wysłamy, czy seria maili, tak jak mówiłam, niezależnie od tego, jak duża jest ta seria maili, ile tych maili w ciągu jakiegoś czasu wyślemy, to musimy się zastanowić, czy ona pomoże osiągnąć cel nasz i jeśli tak, to w jaki sposób. I jeżeli na przykład damy ludziom od razu taką informację, że pomóż w tej kampanii, bo jeżeli ty zrobisz coś tam, to stanie się coś innego, to myślę, że to dużo lepiej zadziała. Czyli prosi ludzi o podjęcie działania, jakie to jest działanie. Też warto precyzować dokładnie, o co nam chodzi. Jeżeli napiszemy wesprzyj naszą kampanię, a będzie nam chodziło na przykład o wsparcie finansowe albo o petycję, no to są dwa różne komunikaty. Inaczej powinniśmy zakomunikować to, że chcemy, żeby podpisał ktoś petycję, a inaczej, że chce, żebyśmy coś płacili. No tutaj jakby im bardziej dosadnie jakby powiemy, o co chodzi, to tym lepiej. Myśmy nawet mieli takie uwagi, że mieliśmy jakiś tam mailing, w sensie, że już papierowy, w którym był taki druczek do przekazania nam jednorazowej dotacji. No i zauważyłam, że ważne też było to, żeby napisać pod spodem wypełnij ten druczek i pójść na pocztę lub po prostu zrób to przez swoją internetową bankowość, tak? I to też miało znaczenie. Co zyskuje czytelnik tej wiadomości? To wcześniej mówiliśmy, że dobrze, jeżeli nasze kampanie i jakby dają jakieś czy wiadomości dają coś miłego tym osobom. No i tak, i musimy też zastanowić, jaki chcemy, żeby był efekt tego mailingu i dzięki temu będziemy mogli później to sobie ewaluować, tak? Czy się udało, czy się nie udało. Czy użyliśmy odpowiednich narzędzi, żeby ten mailing był skuteczny. No dobra, no to teraz tak. Tak jak mówiłam, my używamy ja i ty tak często, jak to jest możliwe w naszych mailingach, ponieważ jest dużo bardziej naturalnie, kiedy jedna osoba pisze do drugiej, niż jeżeli piszemy na przykład my, wy. To jest takie, to też jest taka zasada, na przykład jeżeli ktoś woła o pomoc, jeżeli jesteście w tłumie i coś wam się dzieje złego, na przykład, nie wiem, wiecie, że zarazem dajecie coś takiego, to jeżeli poprosicie jedną osobę, żeby wam pomogła, to ona wam pomoże. Ale jeżeli poprosicie, niech ktoś mi pomoże, to jak macie tłum, to ten tłum pomyśli, no to tam ktoś inny może pomoże, a ja sobie gdzieś tam pójdę. I to też jest taki problem właśnie na przykład z ludźmi leżącymi na ulicach, że bardzo często to są osoby, które na przykład, bardzo często, no nie może nie aż tak bardzo często, ale czasami to są osoby, które po prostu potrzebują tej pomocy. Natomiast ludzie w związku z tym, że jest właśnie takie rozmyte poczucie odpowiedzialności, nie czują się na siłach, żeby im pomagać, żeby w ogóle zająć się kimś, kto leży właśnie na ulicy i być może ma, nie wiem, atak czegoś i potrzebuje bardzo szybko szpitala. Więc tak. I ważne, żebyśmy, jeżeli już planujemy jakąś serię wiadomości i to, co my robimy, jeżeli mamy jakąś kampanię i wiemy, jak ona się potoczy, to planujemy już sobie całą serię. Czyli, że będzie pierwszy mailing, w którym poprosimy o coś tam, drugi, w którym podziękujemy i napiszemy coś tam, żeby jeszcze zrobił, trzeci, w którym coś jeszcze innego się stanie. I to bardzo ułatwia, nawet jeżeli mamy tylko taki plan, a później na bieżąco piszemy te mailingi, w zależności od tego, co się dzieje w danej kampanii, to bardzo ułatwia później komunikację, żeby ona była spójna, żeby była uporządkowana i żebyśmy też z dużo czasu nie tracili, zastanawiając się, co do której grupy można wysłać. Dobra. Pamiętaj, kto jest bohaterem twojej wiadomości. I kto może w ogóle coś realnie zmienić? Kim jest ta osoba? No i ważne jest to, kto jest bohaterem naszych wiadomości. Kto taki? Masz jakieś pomysły? Kto może być? To tutaj jest najważniejsze. Kto jest najważniejszy, jeżeli chodzi o tę wysyłkę? Tak, wysyłam jakiegoś maila i na czym musimy skupić największą jakby uwagę, tak, żeby kogo... Dokładnie. Znaczy najważniejsze jest ta osoba, do której piszemy. Musimy jej pokazać, że... No dobra, to fajnie, się zaraz powiem w to. Że to ona ma wpływ i że ona jest ważna. Także jeśli to zrobimy, to będzie super. I teraz mamy kilka komunikatów. To są komunikaty z różnych... kawałki tekstów z różnych organizacji. Nie będzie podane, jakie to są organizacje. I
i spójrz na te komunikaty, czy one sprawiają, że czytelnik ma wrażenie, że ma na coś wpływ. Co myślicie o tym komunikacie? Nie rozumiem. Nie. czy one sprawiają, że czytelnik ma wrażenie sprawczości, że coś może zmienić? Nie. To słucha tylko kogoś. Dokładnie. Dobra, dalej. A co z tym komunikatem? Czy on sprawia, że jeżeli czytacie, to macie wrażenie, no fajnie, mogę coś zrobić? Nie, że zwykli ludzie nie wtedy. Dokładnie. Co, ja nie jesteśmy zwykli. A ten trzeci? No, już. Dokładnie. I o to chodzi, żeby pokazać właśnie, że to właśnie ty, czytelniku, możesz coś zrobić. Ale może jeszcze byłoby lepiej konkretny projekt, a nie projekt dla przyrody, nie? Czy nie? Dla smutnych. A ja z kolei jak ten niedrzewny tworzy, to znaczy, że w istocie darczyńcy, to zastanawiałam się, czy jeszcze nie napisać, ale może to manipulacja jest jakaś. Działamy wspólnie, czy coś w tym stylu. Tak, jest wrócę jak najbardziej. Przepraszam, mam alergię. To tak trochę się odbija. Dobra, dalej. No. Kolejny komunikat. Strasznie ogólny. Strasznie ogólny. I zobaczcie też, że tutaj jest jakby bohaterem tej wiadomości. Jest X. X jest wspaniałą organizacją, która robi aż tyle. To może być, znaczy, zaakceptowałabym to, jeśli by na przykład po tym nastąpiło konkretnie. No właśnie, jakieś wezwanie albo coś takiego. No nie. Znaczy nie, że tylko ciągnąć kasę od ludzi, ale też napisać. No. No. Na przykład. Mm. Okej. Okay. To jest moje ulubione. Ty waszą państwa. Mhm. Można się w tym pogubić, więc dobrze jest przyjąć sobie, w jaki sposób piszemy. Dobra. Chore dzieci. Dobra. Lecimy dalej. Możemy zawsze nie za uważać. Jeszcze raz? A dobra, jestem. Że jeżeli napiszemy wesprzyj naszą kampanię, to jest zbyt ogólne i ludzie mogą to bardzo różnie odczytać. Przecież mogą wesprzeć naszą kampanię, jeżeli prześlą linka do swojego znajomego, albo jeżeli zlajkują na Facebooku jakąś fotkę związaną z tą kampanią. Więc warto jest pokazać, że chodzi o jakieś konkretne działanie. Dobrze jest podkreślać namacalne korzyści, jakie niesie ze sobą to działanie. Jeśli oczywiście takie korzyści są, ale dobrze byłoby zrobić tak komunikat, żeby pokazać, że są. Także, żeby to się po prostu opłacało. No i tak, i że jedna wiadomość powinna zawierać jedną prośbę. I tu mamy przykład. Są dwa mailingi dotyczące GMO. Jeden z nich jest jakiś w sumie ładny, bo ma tutaj zdjęcia w ogóle. Tu w ogóle jest jakiś film, który można sobie obejrzeć. Tu jest zdjęcie kampanierki, jest ładnie uśmiechnięta. Mina osoby, która pisze, też jest ważna, żeby nie była jakaś dziwna. Miś. Dokładnie. Jeszcze ma nazwisko Miś, więc w ogóle super. No to jest drugi komunikat, który jest taki, no jest takim tekstem, jest ma jakieś linki. I jak myślicie, które z nich mogą lepiej zadziałać? Po prawej. Prawy, czyli ten? Tak. Mi się wydaje, że po lewej, bo raczej wszystkie działania, które chcemy od tej osoby są skupione na samym końcu, też są wyraźnie, nie wiem, jakoś to tak dla mnie jest bardziej przejrzyste. Działa się teraz. Dobra, czyli mamy prawy, lewy. Coś jeszcze? No dobra, to powiem. Ten podziała dużo gorzej niż ten. Ponieważ, chociaż oczywiście mamy tutaj ładną szatę graficzną, to mamy tutaj, no pierwsze, jeżeli mamy obrazki, to w ogóle zauważyliśmy, że ona czasami jest dużo większe prawdopodobieństwo, że
że mail nam trafi na przykład do spamu, bo będzie cięższy po prostu. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest też taka, że ten mail, właśnie on miał ten problem, ponieważ miał jeszcze na górze w ogóle film, na który jak się kliknęło, to on się wyświetlał, więc tutaj dodatkowo towarzyszyło. I miał jeszcze działaj teraz, które jakby odnosiło do, nie pamiętam, czy do tej petycji, czy do czegoś jeszcze innego. I podziel się, link do podzielenia się tym na Facebooku. Efekt był taki, że pierwszy właśnie, to jakoś dosyć dużo towarzyszyło, a po drugie, zamiast jednego aska, jednego zapytania, jednej prośby do człowieka, mamy tutaj działaj teraz, podziel się i połóż premierowi i podpisz petycję. A tam są, to tym po prawej stronie. A tutaj mamy to pomóż premierowi oba, czy to jakoś było... Że to było, tak, to jest jakiś tam film z premierem, w którym premier mówi, że bardzo by chciał coś tam zrobić, ale niestety. Więc właśnie jest petycja pomóż premierowi i właśnie podpisz petycję. To, te dwa linki to jest to samo tak naprawdę. I tutaj też te dwa linki to jest to samo, chodzi o podpisanie apelu i dołączenie do nas. I tak naprawdę jeśli mamy jeden ask, który jest bardzo ważny, to możemy go kilka razy wpleść w taki mailing. To nie ma specjalnie z tym problemu, bo być może do kogoś bardziej trafi, nie wiem, całe zdanie takie dłuższe, a to do kogoś bardziej krótsze. Ale ważne jest to, żeby ten nasz, tutaj można by jeszcze zrobić, żeby to był bardziej widoczny jakby ten link, tak? Można go zrobić od nowego akapitu i jakieś wykrzykniki. No, można dużo rzeczy jakby zrobić, żeby ten przekaz był bardziej czytelny. Aniu, pytanie, to nie? Znowu to samo. Ten po prawej był pisany przez Kasię Jagiełło, Klaudię Wojciechowicz, czy przez copywriterów? Przez Kasię Jagiełło, Klaudię Wojciechowicz. Jeszcze pytanie, one to napisały. One napisały, myśmy to trochę później się edytowali, ale było zaakceptowane, także jak najbardziej, jeżeli ktoś pisze, to musi nam zaakceptować. Znaczy, to jest taka zasada, że jeżeli ktoś pisze, to musi zaakceptować, że jest okej. W sensie, na przykład tego mailingu, to dnia Asia nie napisała, tak naprawdę jak ktoś innego napisał, to jest stary mail, z tego nie teraz powiedzieć, kto to konkretnie był, ale to nie ja. I Asia go prawdopodobnie po prostu akceptowała, bo kampanierzy też mają dużo bardzo rzeczy do zrobienia i gdybym mieli sobie układać tekst, no dla przykładu na przykład napisanie, to po prostu nie mieli nad czasu. Na przykład jak ja piszę mailingi, na przykład pisałam mailingi elektryczne, to jeden taki mailing, napisanie go, żeby on jakoś składnie jakoś tak brzmiał. Wiesz, ja miałam też jakieś materiały jakby z zagranicy, które jakby przy przełożeniu na polski brzmiały jak jakaś taka socjalistyczna propaganda, więc nie mogłam tego użyć, trzeba było to inaczej sformułować. To mi jakby sformułowanie tego, żeby to jakoś wyglądało później, to zajmuje tak średnio 4 godziny. Więc to jest jakiś czas, który trzeba poświęcić i dlatego dobrze jest, że jeżeli się ma jakąś osobę, która się tym po prostu zajmuje. Ja mam pytanie, czy jak byście sprawdzili, że ten drugi mail zadziałał? Co to dla was znaczy? To znaczy, że więcej było odpowiedzi, czy że więcej osób podpisało? Podpisy petycji. A czy ten po lewej nie był wtórnym? A czy kolejną prośbą o podpisanie tej samej petycji? Ten był trochę inny, bo to jest z kolei petycja, którą nie była nasza. Był pierwszy, który my wysyłaliśmy, ale to nie była nasza petycja. Natomiast ponieważ oni się wpisywali przez naszą stronę, to my mogliśmy zobaczyć, ile do tej puli osób ogólnie doszło naszych wpisów. Bo to był jakby użyty argument właśnie takiego społecznego dowodu słuszności, czyli że o, już tyle osób się podpisało. No ale z drugiej strony nie zadziałało to w tym momencie. No. Też miałem jakby, też robiliśmy taki test w ogóle z mailingami artystycznymi, co nas bardzo zdziwiło. Jak wiemy, że mi się działają, to wrzućmy w ten mailing misia. Niech sobie tam ładnie chodzi i niech ludzie patrzą, jakie słodkie misia i niech podpisują. Zrobiliśmy jeden mailing z misiem i drugi bez misia i okazało się, że ten bez misia zadziałał lepiej. Po prostu, niemożliwe, tak, że zostały zetronizowane. Tak, po prostu dlatego, że... Jest czysty tekst, jest nadzieja. Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli macie mailing, który wam się nie wyświetla zbyt dobrze, to macie poblokowane obrazki, to pierwsze co widzicie, to widzicie jakiś poblokowany obrazek, który nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Czeka się, aż się otworzy. Dokładnie. Albo czasami właśnie po prostu od razu trafia do spamu. A jeżeli mamy bez obrazka, no to... Natomiast co jest fajne, to jest to, żeby zaskakiwać ludzi. Ale mówi, że kilka razy to jest taki problem. Że lepiej, żeby było kilka razy dużo napisów, żeby było kilka apeli w jednym... Tak. A tutaj Małgosia pytała o tytuł tego maila. O tytuł? Z tytułami jakby tak, z tytułami jest oddzielna sprawa. Tytuł właśnie tutaj nie dawałam. Ponieważ z tytułami jest tak, że no niektórzy mówią, że bardziej na przykład działają takie tytuły, które są jakieś kontrowersyjne i które jakby sprawiają, że jak otworzycie swoją skrzynkę i zobaczycie, ojej, jaki dziwny temat, to go otworzycie.
Ale jest też taka druga szkoła, która mówi, że nie, to tam trzeba takie konserwatywne podejście mieć, że, żeby ludzie po prostu wiedzieli, o czym jest ten mailing i wtedy fajnie odpowiedzą na niego. I z naszego doświadczenia wynika, że raz jest tak, raz jest inaczej. I tak naprawdę to, co możemy zrobić, to możemy właśnie sobie podzielić tą bazę i na przykład na 10% tej bazy, którą mamy, do której wysyłamy, potestować sobie, w połowie wysłać taki tytuł, w drugiej połowie drugi tytuł i zobaczyć, który lepiej zadziała. I później po prostu ten, który lepiej zadziała, wysyłamy do reszty. Także tak naprawdę tutaj nie ma reguły i dużo też osób właśnie zajmujących się w ogóle nowymi mediami wręcz jakby mówi, że wszystko jedno dlaczego działa, ważne, że działa, po prostu trzeba testować. I to jest bardzo dużo jakichś różnych czynników, które mogą na to wpłynąć. Dobra. A piszemy prostym językiem, nie jakimś skomplikowanym strasznie, raczej nie takim jak w jakichś raportach. No i ja mówię zawsze to, że jeżeli ośmiolatek nie jest w stanie zrozumieć naszego przekazu, to znaczy, że coś jest nie tak. W sensie to jest moje jakieś odczucie, przynajmniej jeśli chodzi o pracę ze zdarznicami. Ja tak robię. Wcale nie znaczy, że nasi zdarznicy są jacyś mało rozgarnięci czy coś, tylko po prostu my operujemy jakimiś tam różnymi informacjami, które my jako specjaliści od naszej dziedziny mamy w małym palcu. I one dla nas są po prostu takie oczywiste, więc pozwolę tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla osoby z zewnątrz, która nie ma tej wiedzy, te informacje wcale nie są takie oczywiste. Jak powiem, jak właśnie miałam taki mailing, świąteczny to był mailing, w którym była prośba o wpłacenie pieniędzy i było właśnie też na kampanię morską. I akurat kampanierka morska jest bardzo, no bardzo siedzi w tych raportach, ona tam dużo musi w Unii Europejskiej jakby jakoś tam lobbować i bardzo tak dużo z tymi politykami musi tam gdzieś przekonywać. No i w związku z tym, jak ona zobaczyła ten mailing, to powiedziała, Jezus, nie, przecież to jest przedszkole, to w ogóle nie wysyłajmy tego, to jest straszne i jakby to jest jakieś okropne, nie ma sensu. Z drugiej strony też było tak, że to był taki pierwszy mailing, w którym prosiłam ludzi o pieniądze, jakby taki świąteczny. No i też jakby dostałam taką informację, że może lepiej nie róbmy tego listu, bo to jest dodatkowe pieniądze, które wydajemy na to, żeby zapakować ten list do koperty. Może po prostu weźmiemy im jakieś kartki czy coś, to będzie lepsze. No i powiedziałam, no dobrze, no to w takim razie jeśli ten mailing, który jest napisany prostym językiem, zbyt prostym językiem, zadziała i dostaniemy i zwróci się nam, to wtedy jak... Tak, no to wtedy, nie, no prawie nie, bo raczej u nas nie ma takiej szansy, ale załóż, że to zrobiliśmy ten zakład po prostu z dyrektorem fundraisingu, że jeżeli ten mailing jakoś tam zadziała i osiągniemy pulę 15 tysięcy złotych zwrotu, czyli jeżeli jakby starczy na mailing i dodatkowo jeszcze na tego wysłania listu i jeszcze dodatkowo na jakiś tam dodatkowo dostaniemy dochód, to dyrektor będzie musiał zmywać przez miesiąc moje naczynia. Musiał. Chciałam się zapytać, jaka myśl się kryje za sformułowaniem pracująca w spożywczy? Mhm. Chodzi o to, że często są takie osoby, które na przykład powtarzają jakieś rzeczy, które gdzieś, nie wiem, ze spożywczego, dlatego jej użyłam akurat, że one mają dużo jakby dostępu do ludzi i mają jakieś rzeczy, które gdzieś tam usłyszą i od razu wyrabiają sobie na ten temat zdanie i przekazują je dalej. Natomiast często informacje, które mają, są niekompletne czy nie do końca, są trochę przekręcone. I o to chodzi, żeby po prostu nie było szans na przekręcenie. Dokładnie, czasami są tak przekręcone, są nieprawdziwe. Chodzi o to, żeby po prostu nie było szans na przekręcenie tego komunikatu. Bo czasami ten nasz komunikat jest tak skonstruowany, że ciężko jest się połapać. Rozmawiałam z osobą, która zajmuje się podkampanią właśnie odnośnie odkrywek i ona rozmawiała z dziennikarzami ostatnio właśnie w jakimś tam lokalnym miejscu, gdzie się coś tam dzieje. I ona mówiła, że była przerażona, bo jak rozmawiała z tymi dziennikarzami, to się zorientowała, że to, co ona mówi, to nie dotyczy do dziennikarzy. Czyli się... mogłoby być równie dobrze, jeśli 8-latek był dziennikarz z lokalnej telewizji? Tak, tak dokładnie. No to mogło być cokolwiek. To mogło być cokolwiek akurat, który sam przyszło do głowy. To tylko 8-latka na wzrost po prostu. Dokładnie.
No dobra, unikamy skrótów. Jeśli mamy jakieś długie skróty, to one często są po prostu niezrozumiałe. Już lepiej kilka razy powtórzyć tę samą nazwę, jeśli nawet jest długa, niż po prostu operować tymi skrótami, które, nie wiem, jeżeli mamy długą wiadomość, na początku powiemy, co ten skrót znaczy i pod koniec użyjemy tego skrótu, to szansa, że na początku ktoś załapał, że ten skrót to jest coś tam i się nauczył go od razu i jak się da dalsze zdanie, to już bez problemu przechodzi dalej, jest mało po prostu. To też zależy od tego, ile uwagi poświęcamy temu. Żeby też ważne jest to, żeby też formatować wiadomość, to już było dzisiaj mówione. O, fajnie. No i tu właśnie widać, chciałam pokazać przedstawię tego mailingu, który może jeszcze mógł być lepiej sformatowany, ale chociaż w ogóle ma kiepską rzecz, bo on jest podpisany przez kilka osób. To jest w ogóle nie tak dobre. No ale dobrze. Ale zauważcie, że mamy tak, kilka akapitów. Każda nowa myśl jest w akapicie. Tutaj dobrze się skoncentrujemy tylko, jak to graficznie wygląda. Jeśli są ważne rzeczy, to one są pogrubione. Jeśli są jakieś tam właśnie linki, które trzeba kliknąć, czy konkretne ASCII, to one są podkreślone i tutaj są jeszcze linkami, także to jest dosyć proste. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo od strony technicznej widzę, że nie justujecie tekstu. Czy to jest celowe? To zależy, w sensie czasami jest justowane, czasami. Tak jak przeglądałam też wasze ulotki, w większości nie jest justowane. W większości nie. Zależy po prostu, jak będzie wyglądać, bo będzie nam się robić jakieś wielkie przerwy pomiędzy tymi wyrazami, ponieważ się nie mieszczą. To wtedy też dziwnie wygląda i się gorzej czyta, więc to zależy po prostu od tego. No, jeżeli chodzi na przykład jakieś raporty i takie dłuższe materiały, to są wszystko wyjustowane, żeby to lepiej wyglądało ogólnie, jeśli mamy dużo tekstu. Natomiast w przypadku mailingu bardzo dziwnie. No dobra. No i ważne jest też to, że nie jest wcale tak. Myśmy też sobie testowali długości wiadomości. Niektóre były krótsze, niektóre były dłuższe i patrzyliśmy, które bardziej działają. I to wcale nie jest tak, że tylko krótkie działają albo tylko długie działają. Możemy napisać tak długo, jak nam potrzeba. Natomiast też fajnie, jeżeli mamy jakiś bardzo skomplikowany temat, żeby rozbić ten temat na kilka wiadomości po prostu. Żeby nie było tak, czy właśnie na kilka podejść do kampanii, tak jak z tym Tuskiem, żeby z różnej perspektywy pokazać ten sam problem. Żeby nie było tak, że mamy właśnie ten efekt kajablika maszynowego, który strzela wszystkimi argumentami i jednym na to też jest ciężkie do czytania. No dobra. Ale nie musimy, no właśnie, nie musimy się wdawać we wszystkie szczegóły kampanii, jeżeli o nich piszemy. No dobra. Temat to już rozmawialiśmy o nim. No i tak, ludzie muszą mieć to poczucie, że mają na coś wpływ, to jest naprawdę ważne. Okej. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, bo ja rozumiem, że wysyłacie te mailingi nie tylko do swoich baz, tylko pozyskujecie jakieś bazy? Nie, tylko do swoich. Mamy ze swoich. Próbowaliśmy raz przy kampanii arktycznej. Mówiliśmy się z inną organizacją, która też jest jakby o profilu ekologicznym, żeby do nich też wysłać ten jakiś tam mailing. Natomiast zwrot tego mailingu nie był aż tak duży jak przy naszej bazie, więc mamy dosyć dużą bazę, bo jeśli chodzi o cyberaktywistów, mamy, jak mówiłam, około 100 tysięcy. Przecież trzeba ich przeczyścić w tym momencie, w sensie zobaczyć, którzy rzeczywiście działają, którzy rzeczywiście odpisują na nasze maile i to się w tym momencie dzieje. Warto, żeby też pokazywać ludziom, jeżeli już coś fajnego zrobią, że jesteśmy im za to wdzięczni. No bo w sensie kto, no powiedzmy sobie, że zrobiliście komuś przysługę i ten ktoś nawet do mnie podziękował. Czy jesteście zmotywowani, żeby znowu mu coś dobrego zrobić? To jest właśnie powód, którego trzeba robić. No i celnie. W sensie podziękujmy im za to, co zrobili, a nie za coś, czego nie zrobili. To znaczy, że wysyłacie tylko do tych, którzy odpowiedzieli, czy do wszystkich? Jeśli chodzi właśnie celnie, czyli właśnie, jeżeli mamy grupę, która nam odpowiedziała na jakieś maili, zrobię to, co poprosiliśmy, i grupę, która nie odpowiedziała, to tego maila zwrotnego dostanie właśnie ta, która odpowiedziała, tak? I to jest też to, co mówiłaś, że dostajesz automatycznie szybko odpowiedź, że dziękuję, że to było fajne. I to właśnie po to dziękujemy, żeby ktoś miał poczucie, że jest fajne. Czasami nie zawsze jest tak, że możemy automatycznie wysłać tą odpowiedź, ale jeśli nawet nie, to warto przynajmniej później sobie przeczytać tą bazę, zobaczyć, kto odpowiedział, kto nie i podziękować. Jakbyś mogła to precyzować, bo mi na przykład zawsze nas to też zastanawiam się, na ile jest to dziękowanie, że przyjmą się z jakąś tam z optymizmem, ale na ile jest to miłe i to, co myślą, że mam w tym momencie.
ogóle jakieś obciążenie, jeżeli ktoś nam dziękuje. Mi na przykład, nie wiem, to jest moje jakieś takie odczucie, że mi jest na przykład miło, kiedy ktoś mi dziękuje za to, że coś tam zrobiłam, wtedy czuję się doceniona. I pytanie, jeżeli macie coś takiego, co poczuje, no to oczywiście nie jest to takie... Nie każdy robi to, co ci ludzie, którym dziękujecie, to czemu nie? Nie macie takiego doświadczenia, że z tym problemem. Nie mamy z tym problemu. Nie. Nie ma. To też nie jest tak, że przychodzi ci zaraz po tym, jak to pisać i później jak już byli uwolnieni przyszło jeszcze raz. Tak. To też przyszło. Nie jest tak, że tak. To było... Nie wiem, że to się będzie W sensie chodzi o to, że jeżeli mamy inną osobę i ona w ciągu powiedzmy roku zrobiła, nie wiem, 5 rzeczy, które były fajne, to za każdą z tych rzeczy jej podziękujmy. Zamiast pod koniec roku dziękujemy, że podpisałaś to i to, bo wtedy to będzie mniej skuteczne. Ważne jest też to, żeby właśnie to podziękowanie było możliwe szybko po tym, aż jak ta osoba wykonała jakieś działanie, jakąś akcję. Bo dzięki temu właśnie ona będzie też kojarzyć za to, co dziękujemy tak naprawdę. Aniu, a w takim razie, jeżeli ty mówisz, że ty jesteś od kontaktów z darczyńcami, tak? To znaczy, że całą twoją pracę, twój etat jest przeznaczony na to, żebyś ty pisała do nich, dziękowała im i co? Bo to też jest ważne z punktu widzenia organizacyjnego, jeżeli my myślimy o przekształcaniu siebie jako organizacji, no to oczywiście powstaje pytanie, że nie mamy na to pieniędzy, że ważniejsze są działania inne i tak dalej. Więc... Czy to jest możliwe, żeby w ogóle robić takie rzeczy przy okazji? Czy trzeba wyznaczyć osobę, która będzie się tym cały czas zajmowała? Wiem, że jak zaczynałam Greenpeace, to najpierw było pół etatu tej osoby, która się tym zajmowała. I w niektórych biurach Greenpeace'u, na przykład na Słowacji, tak jest, że jest jedna osoba, która się zajmuje nowymi mediami i darczyńcami. Także to wszystko zależy po prostu od tego, jakie mamy zasoby, bo zasoby są ważne. U nas jest akurat taka możliwość, że mogę być poświęcona, jakby ja mogę się poświęcić darczyńcom, ale też był taki czas, kiedy nie mieliśmy osoby nowych mediów, bo akurat była w trakcie rekrutacji. No i wtedy też robiłam nowomediowe rzeczy, jakieś takie wysłania właśnie do zajmowania się cyberaktywistami. Także dlatego to po prostu zależy od tego, jakie mamy zasoby, bo to też musimy. I ogólnie jakby bardzo tutaj też tutaj chciałam podkreślić, że ponieważ zasoby są takie, jakie mamy i pewnie szybko tego jakoś nie przeskoczymy, to co możemy robić? To jest po prostu zastanawianie się nad tym, jak działać, żeby to działanie było jak najbardziej skuteczne. Czyli na przykład są organizacje, które powiedzmy sobie zatrudniają jakieś agencje w ogóle zewnętrzne, które się opiekują darczyńcami. I to wtedy oni mają w ogóle super ekstra wszystko wymyślone i te agencje tam na wszystkim ich myślą i wysyłają dużo jakichś tam wiadomości i to wszystko jest pięknie w ogóle graficznie przedstawione i tak dalej. My na przykład tego nie zrobimy, tak? Bo mamy jedną osobę i tego nie przeskoczymy, bo nie mamy budżetu. No ale to, co możemy na przykład zrobić, to co na przykład zrobiłam u siebie, to jest jakby pokazanie tym ludziom, no okej, no bo jakby z jednej strony to jest złe, że jest tylko jedna osoba i ona często musi po prostu strasznie dużo rzeczy naraz robić, żeby się zająć tymi darczyńcami, no ale z drugiej strony to jest też atut, tak, jeżeli zadzwonią do organizacji, to mogą się połączyć z tą osobą konkretną, która jest im dedykowana. Więc ja używam tego jako atutu i po prostu jakby przy każdej jakby wiadomości do nich, no wszystkim jakby piszę, że ja to ja, i że oni mogą jakby w każdej chwili i zachęcam ich do tego w ogóle, żeby się kontaktowali z nami, bo jakby jeżeli się kontaktują, to się bardziej angażują, a jeżeli się bardziej angażują, to chętnie z nami zostaną dłużej. A że to robisz? No, codziennie? Nie wiem, 10 osób. Aha, ale z jakimi sprawami? Bardzo różnie. Czasami zdarza się też oczywiście, że są te rezygnacje, tak? Czyli że ludzie rezygnują z tego wsparcia, no mają tylko prawo, nie? Także to nie ma problemu. Czasami coś tam się chcą dowiedzieć, bo coś tam widzieli w telewizji i chcą się upewnić, o co chodzi. Czasami jest też tak, że są darczyńcy, którzy właśnie mają się wpisać na ulicy, ale tak nie są do końca przekonani, bo przecież tutaj to na ulicy i dane i w ogóle. I wtedy też się jakoś tam z nimi rozmawia i trzeba po prostu jakby dla nich też trochę bardziej zmienić jakby tą drogę jakby w witalu, tak? Czyli na przykład później się da się mi znać, zadzwonić do nich, że tak, że tam pana formularz dotarł do nas i wszystko jest w porządku, teraz będzie w banku, także damy znać, jak już się zautoryzuje i tak dalej. No i wtedy wiadomo, że trzeba też jakby wyłapywać te osoby. Natomiast no, myślę, że warto, że warto ich angażować, tym bardziej, że na przykład po, nie wiem, po jakimś tam liście, które wysłałam chyba świątecznym w tym roku, okazało się, bo wysłałem też mamy też wyselekcjonowaną grupę osób, które jednorazowo nam wpłacały na jakąś tam na przykład kampanię czy coś. I stwierdziliśmy w tym roku, że no, jeżeli mam taką grupę,
to może wyślijmy im też jakiś tam list tradycyjny, który wysyłamy co roku na święta. I żeby oni też jakoś tam poczuli, że my jakby o nich dbamy i że dziękujemy im za to, co robią. I zgłosił się jakiś w ogóle niesamowity człowiek, który się okazał właśnie był naszym jednorazowym darczyńcą i jest jakimś specjalistą od spraw morskich, zna ileś tam języków, na jakich to statkach nie pływał i tak dalej. No i dzięki temu na przykład Magda, nasza kampanierka morska, mogła już po prostu już się z nim spotkała i on tym też nie będzie teraz pomagać, tak? Bo jest emerytem, ma dużo czasu, ale chcę właśnie poświęcić go na coś takiego sensownego. Także to podejście takie personalizowane i właśnie od jednej osoby do drugiej się opłaca. No dobrze. Mhm. Przepraszam. Mhm. Czyli twoje jako osoby kontaktujące się z darczyńcami, mhm. twoje obowiązki czy takie rzeczy, które robisz, to jest to, że generalnie rozmawiasz z nimi, że jeżeli oni mają jakieś oczekiwania przekazywane, to te oczekiwania wypełniasz w jakimś sensie, a nie one gdzieś giną. To jest pisanie takich mailingów do darczyńców, kiedy wzywamy ich do czegoś tam, do zrobienia czegoś, do zrobienia, tak? Do zrobienia czegoś również do aktywności, czy nie? Tak, również. Nie tylko do płacenia. Nie tylko do płacenia. Nie, do płacenia. Tak. Dodatkowo jeszcze czasami właśnie piszę do całej bazy, tak? To wszystko zależy po prostu, bo jakby jak mam zasoby, tak? Jeśli nie ma osób, kto może w tym momencie za mnie to zrobić, to ja napiszę. Jeśli chodzi o przynajmniej o zbiór aktywistów, bo oni też ważną są bardzo grupą, w sumie też są potencjalnymi, z mojego punktu widzenia są potencjalnymi darczyńcami, tak, są już zaangażowani. I teraz zależy od nas, co my dalej z nimi zrobimy. Także... Co ty robisz? Idzie. Także tak. No i to są też jakby moje obowiązki, to też jest produkcja materiałów dla darczyńców, czyli to jakby nadzoruję, żeby te materiały były wysokiej jakości, żeby przekaz był spójny, żeby przekaz był dobry, tak żeby to było coś miłego, co od nas zostają, żeby jakby czuli się fajnie z tym, że wspierają Greenpeace. Poza tym prowadzę projekty telemarketingowe, prowadzę jeden w roku w zasadzie, bo tak to wygląda jakby najbardziej efektywnie kosztowo, jeśli chodzi o nas. Czyli tutaj też wychodzi w grę, nie wiem, szkolenie telemarketerów, siedzenie nad nimi, odsłuchiwanie rozmów, później jakby przygotowanie, jak mają wyglądać raporty, w sensie takie wytyczne dla agencji. Też zajmuję się częściowo czyszczeniem baz danych, też jakby aktualizowaniem i ogólnie czyszczeniem baz danych darczyńców, żeby ona była jakby aktualna, żeby te dane, które mamy, były właściwe, żeby jeżeli są jakieś literówki wymienione, to też trochę głupio wysłać komuś personalizowanego maila czy coś z literówką w imieniu albo z, nie wiem, z imieniem wpisanym, nie wiem, z małej litery czy coś takiego. Także to jest dużo, dużo, dużo różnych rzeczy. Wysyłam też SMS-y do naszych darczyńców, co miesiąc dostają SMS-a dotyczące tego, co się dzieje. Chyba się nic nie dzieje, bo to nie wysyłam, bo to bez sensu. I te SMS-y też zapraszają ich na jakieś konkretne czasami wydarzenia, czy nie wiem, na przykład spotkanie z Maćkiem kiedyś było, co w ogóle było bardzo fajne, bo Maciej też czasami bierze całą Polskę i robi jakieś spotkania, no i wtedy powiedzmy można zrobić tak, że można zaprosić ludzi naszych cyberaktywistów mailowo, a dodatkowo jeszcze można przyjść do darczyńców również i później do darczyńców można się dodatkowo wysłać SMS-a na przykład dzień przed spotkaniem, pamiętaj, które jest to spotkanie, przyjść i nie wywołać, będzie fajnie, tak? Także to jest dużo, dużo różnych rzeczy, tak naprawdę pewnie wszystkich nie wymieniłam, ale Jest to robić. Coś takiego jak jakiś klub Greenpeace'u czy coś takiego? Nie mamy czegoś takiego. My nie jesteśmy stowarzyszeniem, więc u nas ten klub... Znaczy, były takie pomysły, natomiast trzeba mieć też pomysły, jak klub miałby robić. W sensie, na ile on miałby bardziej angażować, bo w tym momencie nie specjalnie mieliśmy co zaoferować jako taki klub Greenpeace'u, więc w tym momencie to jest darczyńcy. Dobra, słuchajcie, czasu jest niewiele, więc tak jeszcze na szybko tylko pokażemy, nie wiem, nie jest za jasno, że mailing generalnie mogą bardzo różnie wyglądać, jeśli chodzi o to, tak jak w tym macie dwa listy, które wyglądają zupełnie inaczej, że trochę inaczej, tak samo mailingi, to jest na przykład mailing
który się nazywał nowa odsłona Facebooka i takie było założenie, że niby to jakaś agencja kreatywna wymyśliła, że tak ma wyglądać Facebook, jak już nie będzie prądu i będą wyłączali, więc taki był przekaz, żeby też znowu coś tam zrobić, podpisać petycję. To była petycja do Facebooka, żeby przeszedł na odnawialne źródła energii. Także tak to wyglądało. I tutaj bardzo jakby mi się tak w miarę podoba to, że to jest takie inne i tak dalej, ale przez to, że mamy ciemną ścianę i ciemny tekst, ten mailing był bardzo mało czytelny. I przez to też, że cały jakby mailing był wpisany chyba, czy nie wiem, czy to był JPEG, czy jakiś HTML, ale w każdym razie to się nie wyświetlało wielu osobom dobrze. I w związku z tym ten mailing po prostu zadziałał dosyć kiepsko. Dobra, to jest jakiś inny, który jest bardzo prosty. Ten widzieliśmy. Tutaj są dwa różne mailingi. I też chciałam pokazać, że możemy bardzo różnie te nasze mailingi konstruować. No, na przykład tu jest fajna rzecz, która jest taki action box tak zwane, czyli takie okienko, w którym mamy jeszcze wyszczególnione to, co mamy zrobić. I zakłada się, że im wcześniej położymy to okienko, włączymy je, gdzieś tam włożymy, im wyżej, tak żeby ktoś nie musiał bardzo nisko gdzieś tam schodzić do tego maila, żeby do końca tekstu, żeby się dowiedzieć, co ma zrobić, to tym lepiej. Także to jest taki mailing, to z kolei jest jakiś inny mailing, w którym po prostu nie ma tego i jest tylko po prostu link i jest jakieś tam zdjęcie na górze. I chciałam też jakby zauważyć, że chciałam też powiedzieć jednej rzeczy, bo to nie jest też tak, że tylko jeden rodzaj maili będzie działał, czyli że tylko takie albo tylko takie. I to też jest rzecz, którą można testować, także jeżeli macie zasoby i możliwości, żeby testować różne rodzaje właśnie formy mailingów, to też możecie zamiast na przykład testować tematu maila, to możecie testować właśnie jego formę, która forma bardziej się przekłada na podpisy, na klikalność w ten link, który tutaj pokazaliśmy. Mogę słowo? Do tego action boxa, bo nie wszyscy byli na naszym jesiennym, natomiast Amnesty International testowało kolor tego action boxa, czy lepszy, tak jak wszyscy myśleli, czerwony, czy pomarańczowy, czy coś. Taki oczojemny zielony. Zielony? Tak, właśnie taki. Oni nie mają wszystkich. Ale to trzeba będzie w takim razie. Nie zmieńcie kolory. Nie czerwony. Nie, nie zielony? Trzeba będzie też. Bo to. Też chciałam powiedzieć, że to jest też do testowania. To też możecie testować te kolory, także to jest dużo rzeczy, które tak naprawdę mogą zadziałać. To jest pokazany newsletter nasz, który dostają dziewczynce. Wcześniej wyglądał tak jak ten tutaj, teraz wygląda tak. Mieliśmy taki newsletter, który wszystko po prostu linkowało. Kliknęliście tutaj, to się coś otwierało. Kliknęliście tutaj, to się coś otwierało. Tutaj i tutaj. Efekt był taki, że przygotować taki mailing jeden, to dosyć długo trwało. A jakaś strasznie mała nie była klikalność na to. I okazało się później, w sensie jak tam to z programistą jakby jak doszliśmy do tego, że coś takiego się dzieje, że ten mailing przez to, że miał tyle obrazków i tyle linków dziwnych, w sensie w każdym miejscu, bo to i linkowało tutaj i tutaj, i wszędzie po prostu, to był na tyle ciężki, że bardzo dużej części osób po prostu trafiał do spamu, albo w ogóle do nich nie dochodził. I dlatego jakby poszliśmy w stronę bardzo prostego, gdzie są jakieś zdjęcia, które nie linkują, jest tak po prostu wyszczególnione, gdzie ci ludzie mają kliknąć, żeby w ogóle coś zalinkowało, bo okazało się, że wcale jakby nie wiedzieli, że mamy ten film, to że jak na niego kliknął, to że on się odłoży i będzie można coś ubrać. Ciekawe, może lepiej. Także tak to wygląda. No dobra, i teraz pokażę wam, jak wygląda taki przykładowy plan komunikacji mailingowej. To jest taki bardzo prosty, uproszczony, gdzie mamy właśnie prośbę o podpisanie petycji, a to może być dobrze prośba o nie wiem, notację, że mamy jakiś jeden mail pierwszy i w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź tych osób, do których wysyłamy kolejny mail. Czyli na przykład, jeżeli ktoś od razu po prostu otworzy i to pisze, to dostaje podziękowanie i później może dostać jeszcze prośbę o dotację. No a jeżeli ktoś na przykład
tylko otworzy, ale nie kliknie, no to mamy drugą prośbę o podpisanie petycji i później dopiero na przykład podziękowanie. I tutaj jakby tych strzałek można by jeszcze tam na dole dosyć więcej jakby dołożyć, bo przecież ludzie mogli nie otworzyć tego maila i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałam pokazać po prostu, jak to mniej więcej wygląda. I... Jesteście w stanie, przepraszam, może to powiedzieć, ja się rozmuszałam, jesteście w stanie to śledzić? Tak. Tak? Jesteśmy w stanie to śledzić właśnie i segmentować sobie później ich, nie, zależnie od tego, co są jakby, jak odpowiedzi na te maili. I to właśnie nam umożliwia ten program z wysyłki maili, tak? I tak jak mówiłam, jest ich trochę na rynku i można po prostu sobie zobaczyć, który Wam najbardziej pasuje względem po prostu wielkości organizacji i tak. I rzeczywiście jest tak, że są później raporty i widzicie, ile osób co zrobiło. I później możecie wyselekcjonować już tą grupę bardzo, bardzo, w sensie ściągnąć sobie tą grupę bardzo, bardzo prosto i wysłać do nich kolejnego maila. Także jesteśmy w stanie to zrobić i są do tego narzędzia. Także nie jest tak, że musimy ciągle sobie dłubać w tym, bo to byłoby naprawdę czasochłonne. A jesteście w stanie sprawdzić, kto nie otworzył maila? Tak. Jesteśmy w stanie. Tak? Ale to właśnie ten program. A wiadomość, petycja przekazana, to znaczy, że przekazałam swoim znajomym? Na przykład, jeżeli jest prośba, przekaż petycję, nie wiem, to klikasz na jakiś link i przekazujesz, to też jakby mamy tą informację. Także to można po prostu, można śledzić w ogóle jakby to, gdzie ktoś w jakimś danym mailingu kliknął i to jest dosyć fajna informacja. No dobra, i to jest przykładowy taki z bardzo fajnej kampanii, która właśnie teraz trwa i zaraz Wam jeszcze tam pokrótce powiem, bo już się kończy czas, więc nie chcę jakoś bez przedłużać tego. To jest kampania Adopcji Pszczołek. Mamy Kasię, która jest właśnie kampanierką tej kampanii. Dobrze, ona prowadzi tę kampanię. I najpierw wysłała takiego maila do ludzi. Później, jeśli oni jakby zrobili to, co chciała, to wysłała takiego. I później jeszcze zrobili coś takiego, no bo to jest taka kampania, której teraz Wam powiem, która była bardzo specyficzna, bo oni zbierali pieniądze, były zbierane pieniądze na konkretny projekt. Projekt polegał na tym, żeby zrobić w Polsce 100 hoteli dla dzikich zapylaczy, dzikich owadów zapylających. Ponieważ są wiadomo te pestycydy, no i wiadomo, że tam na poziomie europejskim jest walka o to, żeby jakby wprowadzić jak najwięcej zakazów na te pestycydy. No i z drugiej strony są też miasta, w których tych pestycydów tyle nie ma, bo nie ma rolnictwa w miastach. No i w miastach są za to dzikie owady zapylające, jakieś trzmiele, jakieś pszczoły samotnice i tak dalej. Tylko że one z drugiej strony mają taki problem, że w miastach nie mają za bardzo miejsca, żeby gdzieś żyć, bo są ogłuszone trawniki, bo wszystko jest takie uporządkowane. I stąd właśnie przyszedł pomysł, żeby zrobić 100 takich hoteli. I tutaj w tym momencie jest konkretna prośba na konkretną rzecz. Czyli prosimy o to, żeby ludzie dali pieniądze, to my zbudujemy te 100 hoteli. I uwaga, jeżeli mamy taką prośbę, no to już w tym momencie musimy się spiąć i rzeczywiście zbudować te hotele, bo no byłoby trochę nie w porządku, gdybyśmy tego nie robili. No i tutaj nam w tą kampanię się też dużo osób fajnie zaangażowało, też, znaczy zostało zaangażowanych też dużo znanych twarzy i nie tylko. Był rysownik, który nam robił właśnie piękną grafikę, Tadeusz Baranowski, komiksy robi. No i tak to mniej więcej wyglądało. I teraz tak, jak wyglądała ta strona? Najpierw gdy się wchodziło na nią, to się otwierało takie okienko, reszta była czarna. No i mam tutaj napisane jakby co konkretnie będzie zrobione z tym decyzjami. Zwróćcie uwagę na to, że są też te grafiki, które w jakiś tam sposób pokazują, jak to działa, tak? I co to takiego jest. Że na przykład, nie wiem, że to 100 hoteli, że 400 pszczół to jest jeden hotel i że jeden hotel to jest taki odsłonięty jakiś kawałeczek obrazka, bo tam jest taki obrazek i on był na przykład cały zasłonięty, a potem w miarę tego, jak dużo osób wpłacało, to jakby odsłaniały się kolejne części tego obrazka, takie jakby właśnie komórki, nie wiem, i część z tych komórek była tak zwanymi złotymi pszczołami, czyli jakimiś takimi niespodziankami, które przygotowali dla nas jacyś znani ludzie. Czego to zaraz też zobaczycie. No dobra. I to ten obrazek. On, jak widzicie, został odsłonięty całkowicie. To wygląda w ten sposób. I rzeczywiście się udało zebrać pieniądze i jakby wiadomo było, to akcja była na jesieni i w tym momencie właśnie trwa dalszy ciąg tej akcji, tak?
Dobra. To są te złote pszczoły, czyli osoby różne, które się tutaj nam zaangażowały. No to wiadomo, że nam jeszcze poprawiła medialność tej akcji. Że było ciekawe, często jest tak, że my w swoich akcjach bardzo zabiegamy o media, ale one do końca nie chcą do nas przyjść, bo temat nie jest dla nich ciekawy. Dzięki temu, że ta strona była tak prosto zrobiona i że przekaz był taki prosty i jasny, bo zbieramy na bardzo konkretną rzecz, na hotele. No i debatery były fajne. No, dokładnie. I jeszcze mamy jeszcze te osoby, to my tutaj nie musieliśmy zabiegać o media. To był duży problem, bo nie przygotowaliśmy się na to, że media tak bardzo podejmą tę kampanię i będą chciały tak bardzo o tym mówić. Dobra, co by to jeszcze? I co ciekawe, 58% adoptujących pszczoły, czyli tych osób, które jakby wpłaciły przez tą stronę, to były osoby, które zupełnie nie były związane z Greenpeace'em, nigdy wcześniej. Czyli jakby ten szum medialny tutaj tak bardzo, bardzo nam pomógł. Dobra. No plus jakiś rodzaj gry, tak? Bo to jest ta taka, no, że tam gry zabawy, no że to... No właśnie, że to jest taki, dokładnie, że to jest taki sposób jakby, który jest dosyć zabawny i miły dla ludzi. A też. A kto to wymyślił? To sami wymyślaliśmy. Tak? To były elementy, tak, że ci sami wymyślili? Tak, to były burze mózgu, to był ciąg burz mózgu różnych, na których się zastanawialiśmy, co zrobić. I jeszcze chciałam wam tylko pokazać takie jedno nagranie, które też było złotą pszczołą i myślę, że też było dosyć fajne. Dzień dobry, nazywam się Jurek Zielonka, jestem z Fundacji Greenpeace. Uczcinek naszej Green TV. Jakże niezwykle cudowny, ponieważ mamy ze sobą pana Zbigniewskiego. Dzień dobry, witam. Pan Zbigniew jest twórcą bardzo wielu przebojów w naszej bogatej muzyce rozrywkowej, natomiast najbardziej znany jest oczywiście z tego hitu, który nazywa się Pszczółka Maja, tak? Panie Zbigniewie, może pan powiedzieć, jak powstawała Pszczółka Maja? Tak, pszczółki, nie? Kisot, Gojzak, jak i znowu pszczółka. Ludzie, a jest Izolda, a Bach, a lubię wracać tam, gdzie byłem, a z tobą przedmiot. A kto to napisał? Kozmirę? Ja to napisał. Albo pszczółce mogę, ale no rozumiem. Nie, kocham pszczoły. Co pszczoły, tak? Był okres, że miałem dość tej pszczoły, subałem nóżkami, ale doszedłem do wniosku, ta pszczoła w końcu mnie na tych swoich skrzydełkach pracowitych poniosła i ja dzięki niej powodzi mi się, stać mnie na herbatę w Warszawie. Wy do mnie przychodzicie, w związku z tym też bardzo mi pomogła ta pszczoła. Zbigniewowi Wodeckiemu pszczoła pomogła. www.adoptujpszczołę.pl. To jest fantastyczna akcja. A Wodecki tak sam z siebie? I to jest właśnie ciekawa historia z tym i to też jest jakby przestroga, jeśli chodzi o współpracę jakby z celebrytami, z artystami, bo jakby założenie tego wideo, scenariusz był inny. ale właśnie Zbigniew Wodecki tutaj jakby strasznie chciał powiedzieć o tym, jak on kocha te pszczoły i w ogóle. I tak. Pamiętam, jak właśnie oni, jak Hipko właśnie wracała z nagrywania tego i wszyscy byli tacy, o Jezus, cholera jasna, ale to w ogóle miało inaczej wyglądać. I później właśnie osoby, które to filmowały, te same osoby związane z Greenpeace'em, które też jednocześnie zajmują się PR-em i jakby robiły nam to wtedy bardzo po kosztach, zrobiły z tego coś takiego. A z twojego punktu widzenia dzisiaj lepsze byłoby to, w co Wodecki to pociągnął i co z tego zrobił, niż to, co oni sobie wymyślili, co było lepsze? W sensie, że to, co tutaj widzicie, to też nie jest to, co Wodecki sobie wymyślił. Czyli czasami po prostu trzeba być bardzo elastycznym, jeżeli współpracujemy z jakimiś właśnie artystami czy celebrytami, bo oni mogą mieć swoją wizję tego i akurat tutaj wiem, że ekipie było bardzo trudno jakby się kłócić za bardzo ze Zbigniewem Wodeckim, który miał swoją wizję tego jakby klipu i mimo, że wcześniej się zgodził na to, co tam ustaliliśmy, to stwierdził, ale ja wam powiem lepsze. I efekt końcowy. To, co teraz powstało, myślisz, że jest lepsze niż to, co oni mieli wymyślone? Mi się wydaje, że tak. Mi się wydaje, że w sumie jest tak. Bo to jest strasznie spontaniczne. Tak. Po prostu ja to czuję w tej sposób. I myślę, że to bardzo, znaczy siła tego z tego płynie, to jest spontan. No tak, jest też krótkie i ma się też bardzo jasny przekaz, co trzeba zrobić, także...
Tak to wygląda. A czy Janek ci wziął za to pieniądze? Nie. Coś. Nie. Absolutnie nie brał. I też jakby jak widzicie jakieś tam osoby, tak jak mówiłam, przy na przykład klipie z tym misiem, który chodzi po ulicach Londynu i tam wmacha śmieci i tak dalej. To też było tak, że zarówno Radiohead, jak i Jude Law, którzy się w to zaangażowali, też nie wzięli za to pieniędzy. Także no jesteśmy jednak organizacjami pozarządowymi i mamy jakąś misję i możemy po prostu znaleźć te osoby, które chętnie się włączą w te nasze działania. I jakby wykorzystają swoją pozycję. No dobra, no to co zadziałało, to już mówiliście, że właśnie prosty przekaz, pewne wyniki, ludzie wiedzieli, na co zostają, wydają pytacje. Zabawa właśnie, no pozytywna kampania, tutaj też ludzie się czuli dosyć dobrze, że wpłacali, no bo po pierwsze konkret i oni myślę, że będą się czuć dalej dobrze, no po drugie też właśnie ta forma. No dobra, no i teraz co się dzieje, bo jest już wiosna, ta kampania miała miejsce we wrześniu i zebraliśmy te pieniądze, wiemy, że zebraliśmy, no to trzeba coś dalej zrobić. W tym momencie w całej Polsce stawione są właśnie hotele dla tych zapylaczy. No i są jakieś takie zdjęcia po prostu z tych otwarć. Ten na przykład hotel możecie zobaczyć w Warszawie na Polach Mokotowskich. Drugi hotel w tym momencie w Warszawie jest na Krepie Potockiej, ale będzie ich jeszcze w Warszawie chyba kilka i prawdopodobnie jak będzie ostatni stawiany, to się o tym wszyscy dowiedzą. Także w tym momencie trwa praca po prostu nad budowaniem tych 100 hoteli. Dobra. Dodatkowo jeszcze w tym roku właśnie wyszedł poradnik, jak można pomagać jakby tym pszczołom tak, na co dzień. No bo wiele zależy też od naszych wyborów jakichś konsumenckich, od różnych zachowań. Jest też od tego, jak na przykład nie wiem, uprawiamy sobie działkę czy ogródek, w jaki sposób to robimy, czego używamy. Jakich substancji w ogóle używamy do tego ogródka, żeby nie wiem, na przykład chronić go przed jakimiś szkodnikami i na przykład co się jemy. To wszystko ma zużyć bardzo wpływ. A to jest na papierze czy w wersji E? To jest w wersji E. My odeszliśmy od tego, żeby drukować wszystko, bo to wiadomo, że wtedy dużo więcej jakby kosztuje, no i no, ile możemy. Po prostu jeżeli mamy to wydrukować na przykład dziennikarzom, to po prostu drukujemy sobie na naszej czarno-białej drukarce i tak zostaną i tyle. Jesteśmy organizacją ekologiczną i będziemy wydawać fortunę na drukowanie tych raportów. Także w ten sposób to wygląda i no jest też taki raport, znaczy nie raport, tylko poradnik, jak można samemu zbudować taki hotel do dzikich zapylaczy. I to jest bardzo ciekawe, w tym momencie to jest akurat już nieaktualna ta baza hoteli, ponieważ znaczy mapka z hotelami, którą można znaleźć na naszej stronie, ponieważ w tym momencie tych hoteli jest już więcej. Natomiast co się ciekawego stało, to te hotele, które tak widzicie, to są hotele, które Greenpeace jakby zrobił, tak? Natomiast te tutaj, to są hotele, które są zgłaszane do nas po prostu spontanicznie przez ludzi. I rzeczywiście zbudują, więc możemy też pokazać na Facebooku, że tutaj pani Magda, nie wiem, z Zakopanego zbudowała taki hotel i rzeczywiście to się dzieje. Także to jest taka bardzo bardzo pozytywna kampania, która tak naprawdę zawiera sobie wszystkie te porady, które były w trakcie całej tej prezentacji dzisiaj, czyli że i pozytywny mamy przekaz i po prostu bardzo jasny cel, naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko zadziałało. Dobra.